jeszcze raz temat naszego dzisiejszego spotkania, który żeśmy sobie ustalili jako, zaraz spojrzę, nacjonalizm etniczny, nacjonalizm kulturowy i państwo narodowe. Powiem szczerze, to jest jakby no temat moich ostatnich zainteresowań od kilku lat, kwestia właśnie no, nacjonalizmów i państwa narodowego. Ja sam zresztą powiem szczerze, sam się nacjonalistą nie określam, ale uważam się za zwolennika państwa narodowego. Dlatego temat mnie ten jakoś wciągnął, szczególnie w tej epoce globalizacji, kiedy się mówi właśnie o zaniku narodów, zaniku państw narodowych. No powiem szczerze, to tak jak to u mnie jest, jak widzę wszędzie dosyć taki no jednostronną propagandę, że już te państwa narodowe i narody nie istnieją, skończyły się, są przeszłością, passé, prawda, i tak dalej. No to oczywiście pewna moja wrodzona skłonność od razu kazała mi się tym tematem zająć, zacząć go zgłębiać. No i w trakcie swoich badań, które tutaj zaowocowały kilkoma publikacjami, bo tak naprawdę moją pierwszą publikacją dotyczącą problemów nacjonalizmu to była moja praca habilitacyjna sprzed już no ponad 10 lat, nacjonalizm francuski 1886-1940. No a w ostatnim czasie rzeczywiście napisałem sporo różnych książek i artykułów, między innymi dwa artykuły wraz z moją małżonką na temat problemów nacjonalizmów państw narodowych, możliwości kreacji państwa, przepraszam, narodu europejskiego w jakimś ewentualnym państwie, prawda, europejskim i tak dalej. Napisałem też na ten temat sporo różnych tekstów, takich bym powiedział typologicznych, dlatego że ja mam taką skłonność, bardzo lubię dokonywać typologizacji, uporządkowywania pojęć i tak dalej, więc jakby ten temat mnie ostatnio pochłonął. Najpierw może zacznijmy sobie nasze spotkanie od krótkiego zdefiniowania, co to jest nacjonalizm, dlatego że w tych nacjonalizmów jest wiele. Prawdę mówiąc, posługujemy się bardzo często różnymi takimi obiegowymi terminami, co to nacjonalizm jest, bardzo często zresztą branymi z języka potocznego, czy też języka medialnego, no, który nie zawsze jest słuszny. Na przykład taką potoczną interpretacją jest nacjonalizm jako synonim skrajnej prawicy. Jest to typowo medialne określenie. Powiem szczerze, że byłem jeszcze przed pandemią na jakiejś konferencji naukowej, gdzie między innymi była jakaś pani doktor, która poza tym, że była panią doktor, równocześnie była dziennikarką jednej z stacji telewizyjnych, no i która opowiadała tam o problemach nacjonalizmu katalońskiego. No i w pewnym momencie zabrzmiało nam takie określenie, że nacjonalizm kataloński jest skrajnie prawicowy. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wcześniej go nie opisywała jako taki bardzo, można powiedzieć, postępowy, nastawiony na LGBT, różnego rodzaju mniejszości, prawda, i tak dalej. No i to skrajnie prawicowy troszeczkę nam w uszach zadźwięczało, nam uczestnikom, że trochę chyba nie pasuje do tego, jak ten nacjonalizm był wcześniej opisywany. Dlatego też pojawiły się takie pytania, a dlaczego w takiej sytuacji po opisaniu, prawda, tego nacjonalizmu katalońskiego mówi pani, że jest to skrajnie prawicowy, kiedy to wszystko, co pani powiedziała, to taka liberalno-lewicowy, prawda, i tak dalej. A ona wtedy odpowiedziała, że no ale nacjonalizm jest skrajnie prawicowy, więc nawet jak ktoś ma lewicowe poglądy, to jest skrajnie prawicowy, skoro jest nacjonalistą. Także tych problemów definicyjnych rzeczywiście mamy tutaj dosyć sporo. Ja bym chciał w takiej sytuacji zacząć od pewnej klasyfikacji pojęć, a potem jakby przejść do moich tez dotyczących nacjonalizmu, a potem następnie zająć się tytułowym problemem, co to takiego jest ten nacjonalizm etniczny, nacjonalizm kulturowy i jak to wszystko się ma do państwa narodowego. Generalnie możemy wyodrębnić trzy rodzaje definicji nacjonalizmu.
Definicja pierwsza mówi, że istotą nacjonalizmu jest, o, takie ładne pojęcie z XIX wieku, z pierwszej połowy XIX wieku, prawo narodów do samostanowienia. Prawo narodów do samostanowienia jest jakby podwójne. To znaczy według tej formuły, formuły z pewnością liberalnej, dlatego że wielu zwolenników tej formuły, na przykład w Polsce książę Adam Jerzy Czartoryski, zawsze podkreślało, że formuła wywodzi się z liberalizmu. Czartoryski nawet wyprowadzał ją od Immanuela Kanta, twierdząc, że w stosunkach międzynarodowych, czy w ogóle w polityce światowej, odpowiednikiem liberalnej jednostki jest naród. I tak jak mówi Czartoryski, liberalna koncepcja państwa mówi o tym, że podstawą wszystkiego jest jednostka, tak samo koncepcja ta przeniesiona na stosunki pomiędzy, w stosunki światowe, polityczne, mówi o tym, że podstawą jest naród, który jest taką kolektywną jednością mającą prawo do samostanowienia. W XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku, to jest właśnie tradycja zaczynająca się gdzieś tak od rewolucji francuskiej, prawo narodów do samostanowienia było pojmowane po pierwsze jako prawo do posiadania narodowego państwa, czyli każdy naród ma prawo posiadać państwo i ma prawo posiadać go w granicach, tak ładnie nazwijmy to masło maślane, narodowych. To drugie pojęcie nie jest specjalnie jasno określone, które te granice są narodowe, dlatego że od samego początku mamy tutaj pewien zgrzyt. Jedni będą mówili o granicach etnicznych, a inni będą mówili o granicach kulturowo-historycznych. No, klasycznym przykładem na zachodzie tutaj będzie kwestia przynależności politycznej i państwowej Alzacji i Lotaryngii, czyli regionu, który został włączony do Francji za Ludwika XIV, w którym ludzie mówią, no, tak się często pisze w literaturze polskiej w języku niemieckim, to nie jest do końca prawda, jest to dialekt języka niemieckiego, w który, ja powiem szczerze, jak widzę jak byłem w Strasburgu i widziałem napisy po alzacku, dlatego że w Strasburgu są nazwy wszystkie dwujęzyczne, na górze po francusku, na dole po niemiecku, to niestety większości niemieckich słów nie rozumiałem, także jest to jakby tam dialekt języka niemieckiego. I z tego powodu, ponieważ ci ludzie mówią po niemiecku, Niemcy i niemieccy nacjonaliści zawsze uważali, że z punktu widzenia etnicznego Alzatczycy i Lotaryńczycy są Niemcami, podczas kiedy Francuzi zadawali proste pytanie, a kim się oni czują? No i tutaj odpowiedź była raczej prosta, zdecydowana większość Alzatczyków i Lotaryńczyków czuje się Francuzami, mimo że w domu mówi po niemiecku. Drugą kategorią tego samostanowienia, prawa narodów do samostanowienia, jest zasada suwerenności ludu, z której wynika, że rząd narodowy to jest taki, który uzyskuje uprawomocnienie, uzyskuje legitymizację swojej władzy za pomocą instytucji wyrażających wolę tegoż ludu. Są to oczywiście instytucje demokratyczne. Można więc powiedzieć, że jakby biorąc pod uwagę te dwie sfery, jakbyśmy to połączyli w pewną jedną całość, to tak pojęty nacjonalizm jest traktowany jako prawo każdego narodu do posiadania własnego państwa o demokratycznym charakterze. Drugi definicja narodu jest mocno odmienna. Dlaczego? Dlatego, że jest to definicja nieco późniejsza, charakterystyczna dla przełomu drugiej połowy XIX wieku, gdzieś tak po wiośnie ludów, charakterystyczna dla przełomu XIX i XX wieku, a również dla okresu międzywojennego, w którym to okresie za istotę nacjonalizmu uważa się postawienie interesu narodowego
nad wszelkimi interesami partykularnymi, czyli zarówno o charakterze klasowym, jak i partykularnym, na przykład partyjnym. Nie jest przypadkiem, że nacjonalizm ten jest bardzo popularny w drugiej połowie XIX wieku, dlatego że stanowi reakcję na pojawienie się marksizmu i silnej agitacji klasowej, jakby przeciwko idei klasowej, która naucza, że ludzie się dzielą według klas. Nacjonaliści ówcześni mówili, że ludzie dzielą się według narodów. Co więcej, interes narodowy, mówią nacjonaliści tego kierunku, niekoniecznie jest tożsamy z większością głosów wyrażoną w wyborach, tak jak sobie to wyobrażali nacjonaliści ci pierwsi od samostanowienia narodów. Dlatego nacjonalizm w tym drugim pojęciu, jako wyższości interesu narodowego nad interesami partykularnymi, bardzo często będzie znajdował swój wyraz w różnego rodzaju koncepcjach autorytarnych, a nawet monarchistycznych, jak w przypadku Action Française we Francji. W Polsce będzie chyba najdłużej przyjmował charakter demokratyczny, bo aż do zamachu majowego, kiedy narodowa demokracja w Polsce traci wiarę w parlamentaryzm, w wolne wybory i demokrację, no bo została ona właśnie podeptana przez Józefa Piłsudskiego. Jedną z form takiego nacjonalizmu też na przykład będzie faszyzm we Włoszech. I wreszcie trzecie rozumienie nacjonalizmu jest to tożsame z pojęciem szowinizmu, czyli z przekonaniem, że nie tylko mój naród jest, jego interes jest jakby prymarny, najwyższy w stosunku do interesów partykularnych, klasowych czy partyjnych, ale z przekonaniem również, że mój naród jest lepszy od innych narodów i dlatego ma on prawo je, jeśli będzie taka potrzeba, podbić, ciemiężyć, ograbić na przykład z części terytoriów, do której zgłaszamy roszczenia, chociaż etnicznie są one cudze, ale mamy takie prawo, ponieważ jesteśmy narodem wyższym, silniejszym, czy też po prostu militarnie liczniejszym i militarnie silniejszym. Tego typu nacjonalizm, pojęty jako szowinizm, zwykle w literaturze kojarzony jest przede wszystkim z Niemcami. No i jakby takim bym powiedział, no krańcowym już oczywiście wyrazem takiego szowinizmu to będzie narodowy socjalizm i Trzecia Rzesza, ale oczywiście już w Niemczech wilhelmiańskich tego typu elementy widzimy. Jeśli sobie na przykład spojrzymy na tak zwany program sierpniowy z 1914 roku, czyli program, nazwijmy to, celów niemieckich w rozpoczynającej się I wojnie światowej, no to tam właśnie zobaczymy, że Niemcy mają prawo do wszystkiego i mogą i żądają tam, w tym zapisali sobie tam właśnie różne roszczenia terytorialne i finansowe do różnych krajów sąsiednich, również do ziem, które nie mają absolutnie żadnego niemieckiego ani pochodzenia historycznego, związków historycznych z Niemcami, ani Niemcy tam nie mieszkają. Wystarczy na przykład fakt, że są strategicznie potrzebne Niemcom, jak na przykład Belgia, prawda, czy Holandia, które po prostu mają zapewnić Niemcom szerszy dostęp do Oceanu Atlantyckiego. Ja osobiście w swoich badaniach nad nacjonalizmem doszedłem do wniosku, że można mówić o pewnych falach nacjonalizmu. Sformułowałem taką teorię o istnieniu trzech fal nacjonalizmu. Rozpisałem ją w kilku artykułach dostępnych zarówno w półroczniku naukowym Profide Rege et Lege, jak i w czasopiśmie naukowym Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem. Jest ona również dostępna w wersji angielskiej jako artykuł w mojej pracy i mojej żony The Europe of Nations and its Future.
I głoszę, prawda, że te różne nacjonalizmy występują według pewnego chronologicznego klucza. To znaczy najpierw mamy do czynienia z tym samostanowieniem narodów. Jest to pierwsza faza nacjonalizmu gdzieś tak do lat 80. i 90. XIX wieku, dominująca, a zaczynająca się w czasie rewolucji francuskiej. Potem mamy fazę drugą, w krajach romańskich rozumianego nacjonalizmu jako wyższość interesu narodowego nad interesami partyjnymi i klasowymi, a w Niemczech rozumiany ten nacjonalizm był równocześnie w tej samej epoce jako szowinizm. I wreszcie mamy po II wojnie światowej, można powiedzieć, mamy takie 40 lat wygaszenia nacjonalizmów i od połowy lat 80., kiedy się one rozwijają na zachodzie Europy, no to znów mamy do czynienia z tą trzecią falą nacjonalizmu, która znów głosi prawo do samostanowienia, prawo do posiadania własnych państw narodowych i suwerenności ludu, z tą różnicą, że nacjonaliści ci chcą odzyskać państwa narodowe nie z jakichś wielonarodowych imperiów, tylko czy z jakichś granic poszatkowanych, prawda, przypadkowo gdzieś tam z powodów historycznych, tylko chcą te państwa narodowe wyodrębnić jako suwerenne jednostki z Unii Europejskiej oraz suwerenność narodu utożsamiają przede wszystkim z wyższością instytucji państwa narodowego nad prawem i instytucjami Unii Europejskiej, czy wtedy jeszcze wcześniej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Także to jest jakby taka moja teza. To jest takie zupełnie wstępne przedstawienie, jakby małe takie wprowadzenie do problemu, dlatego że tematem mojego dzisiejszego wystąpienia jest ten problem różnicy pomiędzy nacjonalizmem etnicznym i nacjonalizmem kulturowym. Prawda bowiem jest taka, że bardzo często znajdujemy w literaturze przedmiotu dotyczącej nie tylko nacjonalizmów, ale w ogóle narodów, przeciwstawienie dwóch modeli nacjonalizmu, czy też w ogóle pojęcia narodowego. Zwracam uwagę na to, że to niekoniecznie muszą być nacjonalizmy, może być to w ogóle samo rozumienie tego, czym jest naród. Umownie mówi się często o tak zwanym francuskim i niemieckim modelu pojęcia narodu, a wraz z tym pojęcia nacjonalizmu. Mówi się o tym, że ten model, nazwijmy go w cudzysłowie francuski, dlatego że powstał wraz z rewolucją francuską i wywodzi się z idei suwerenności narodu, mówi o tym, że członkami danego narodu są wszyscy ci, którzy posiadają obywatelstwo i prawa obywatelskie. Stąd też na przykład w czasie rewolucji francuskiej istniał dość duży spór, czy Francuzami w rozumieniu członków narodu są wszyscy Francuzi, czy też tylko ci, którzy posiadają prawa polityczne, a było to wtedy w okresie rewolucji francuskiej zaledwie 10% społeczeństwa na początku. Potem w okresie restauracji lat 1815-30 było to tam około 1%. Także w takim tutaj, dlatego dosyć silnie połączono to właśnie ten element bycia członkiem narodu, narodowości z obywatelstwem. Model ten, co ciekawe, zakładał, że Francuzami są wszyscy ci, którzy brali udział w pojętej w sposób zaczerpnięty od Jean-Jacques'a Rousseau umowie społecznej. Istnieją we francuskiej historii jakby dwa momenty, kiedy tą umowę można było zawrzeć. Pierwsza szkoła, taka nazwijmy to mniej radykalna, mówi, że umowę społeczną zawarto 14 lipca 1789 roku ze zburzeniem Bastylii, wtedy, kiedy Zgromadzenie Narodowe przekształca się, przepraszam, Zgromadzenie Trzech Stanów
przekształca się, ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym. I uważa się, że wszyscy ci, którzy wtedy byli poddanymi jeszcze króla Francji, stali się obywatelami francuskimi, czyli Francuzami, bez względu na to, czy w pojęciu etnicznym byli Francuzami. Cóż to oznacza? Oznacza to, że tak pojętym Francuzem jest na przykład mieszkaniec Brytanii, który mówi językiem no, zdecydowanie bardziej celtyckim niż francuskim, dla przeciętnego Francuza niezrozumiałym. Francuzem jest również na przykład mieszkaniec Alzacji czy Lotaryngii, o której już była wcześniej mowa, który mówi w domu dialektem języka niemieckiego. Francuzem jest również Bask, tam z Zatoki Baskijskiej po północnej stronie Alp należącej do Francji. I co ciekawe, konsekwentnie Francuzami tak pojętymi nie są ci, którzy nie byli poddanymi króla Francji w momencie, w którym stawali się poddani obywatelami, nawet jeśli ich kultura jest kulturą francuską i mówią w języku francuskim. Mam tutaj na myśli dzisiejszych mieszkańców Belgii, szczególnie południowej, którzy są frankofonami, czy mieszkańców Szwajcarii, którzy też są francuskojęzyczni, ale też nie są traktowani jako Francuzi. Druga wersja, troszeczkę taka bardziej radykalna, związana z tradycją jakobińską, przesuwa ten moment o 2 lata i twierdzi, że zawiązanie republiki nastąpiło w momencie, w którym ogłoszono republikę, zlikwidowano monarchię i ogłoszono republikę i w momencie, w którym wszyscy poddani króla w republice stali się obywatelami. Ale to jest już taki szczegół, bym powiedział, trochę techniczny, bo zasada jest oczywiście ta sama. Z tego francuskiego modelu narodu wynika, że Francuzami mogą być różne osoby, które niekoniecznie są kultury francuskiej, a wystarczy, że się urodziły na terytorium Francji. No i oczywiście pojawia się w takiej sytuacji pytanie i wątpliwość, czy rzeczywiście są to członkowie narodu, skoro mogą nawet nie mówić w języku francuskim, co się często zdarzało w czasie rewolucji francuskiej, dlatego niektóre oddziały, na przykład z Brytanii, kierowano na przeszkolenie w języku francuskim, ponieważ nie rozumiały komend, poborowi nie rozumieli. I w takiej sytuacji ten nacjonalizm, czy pojęcie narodu typu francuskiego, związany jest z postulatem kulturowej i lingwistycznej asymilacji mniejszości narodowych i imigrantów. Oznacza to, że Francuzem będzie każdy, kto ma obywatelstwo francuskie, kto posługuje się językiem francuskim, kto się utożsamia z państwem francuskim, kto się utożsamia jakby z francuską kulturą, prawda, tradycją i tak dalej, a tym Francuzem nie będzie na przykład powiedzmy, nie wiem, mieszkaniec Quebecu francuskojęzyczny, Belg, prawda, czy też nie będzie nim francuskojęzyczny Szwajcar, mimo że są w te, jakby mówią w tym samym języku. To jest jakby ten projekt francuski. On jest dlatego, można powiedzieć, z jednej strony asymilacyjny, a z drugiej strony wyklucza według klucza kulturowego, dlatego że model ten powstał, narodził się na początku rewolucji francuskiej, a nacjonalizm w rozumieniu wspólnoty pewnej, nazwijmy to duchowej, jest to dziedzictwo nieco późniejszego romantyzmu, który powstaje w Niemczech w reakcji na wojny z rewolucyjną Francją, najpierw z Republiką, a potem z Napoleonem. I w Niemczech powstaje właśnie ten drugi typ niemiecki, etniczny, wiążący się, no, jak to mówią romantycy, z duchami narodowymi, charakterem narodowym i tak dalej. Jest to nacjonalizm zupełnie innego typu, dlatego że zakładający, że Niemcem jest tylko ten, kogo przynajmniej jeden z rodziców był czy jest
Niemcem i zakładający, że do jakby narodu niemieckiego nie można dołączyć z zewnątrz, przyjmując jego język, kulturę, historię, obyczaje i tak dalej. Trzeba bowiem mieć korzeń, nazwijmy to jakiś, czy chociaż korzonek, prawda, niemiecki, żeby móc dostać obywatelstwo i zostać również uznany za Niemca, a nie za obcokrajowca mieszkającego w Niemczech. To jest tak zwane, o ile ten pojęcie francuskie, to jest tak zwane jus soli, czyli prawo ziemi, czyli urodzenia na francuskiej ziemi, uzyskania w ten sposób obywatelstwa, to ten niemieckie pojęcie określa się mianem jus sanguinis, czyli prawo krwi, czyli trzeba mieć przynajmniej jakiś mniejszy lub większy zakres niemieckich przodków, odpowiednie, że tak powiem, to się czasami zmienia. Generalnie do II wojny światowej raczej Niemcy zawężali to i zwiększali tą potrzebę posiadania niemieckich przodków, nazwijmy to procentowo. No dopiero to się zmieniło stosunkowo niedawno, kiedy można było dostać, zaczęto nadawać obywatelstwo niemieckie imigrantom, którzy nie posiadali żadnych niemieckich przodków, ale teoria ta w Niemczech była przez całe 200 lat przynajmniej bardzo popularna. Czasem również te oba rozumienia narodu, czyli francuski i niemiecki, określa się w literaturze, szczególnie zachodniej, gdzie autorzy poszczególni nie czytają w językach słowiańskich, czy może szerzej wschodnioeuropejskich. W ogóle się uważa, że istnieje nacjonalizm, czy pojęcie narodu typu zachodniego, właśnie francuskie, i wschodnioeuropejskie, to właśnie niemieckie. Do tego został, można powiedzieć, dopisany cały mit i całe wyobrażenie tego, że ten cały nacjonalizm na wschodzie Europy, jaki możemy sobie wskazać, to jest właśnie nacjonalizm funkcjonujący w tych kategoriach wschodnich, etnicznych. Stąd znajdziemy bardzo wiele w literaturze, szczególnie anglojęzycznej, przekonanie, że wszystkie nacjonalizmy we wschodniej Europie to są takie jak ten niemiecki i prowadzą do krwawych sporów i wojen etnicznych, do antysemityzmu, holokaustu, czystek etnicznych i tak dalej, gdy zachodni nacjonalizm właśnie wzorowany na francuskim ma charakter obywatelski. No na przykład propaguje też taką wizję wielu szczególnie badaczy nacjonalistycznych pochodzenia żydowskiego, z których najważniejszych, jakiego można wymienić, jest to Hans Kohn, który właśnie taką teorię dwóch nacjonalizmów w swoich pracach pokazywał, właśnie traktując jako te pozytywne nacjonalizmy obywatelskie, francuski, angielski czy amerykański, o ile można mówić o nacjonalizmie amerykańskim, a właśnie jako pejoratywny, ten zły, te właśnie nacjonalizmy niemieckie, na którym ponoć miałyby się wzorować również nacjonalizmy słowiańskie, w tym nacjonalizm polski. Nic ten rozpowszechniony w literaturze zachodniej, jak mówię, przez badaczy, którzy zwykle nie czytają w językach wschodnioeuropejskich i słowiańskich, oczywiście jest mitem fałszywy. Dlaczego? Dlatego, że możemy bez wahania wskazać znaczących myślicieli nacjonalistycznych, na przykład we Francji, którzy przyjmowali zupełnie etniczne rozumienie narodu. Na przykład jeden z ojców, najwybitniejszy pisarz chyba w dziejach francuskiego nacjonalizmu, powieściopisarz, Maurice Barrès, w czasie afery Dreyfusa, piętnując Dreyfusa jako zdrajcę, no stosował argumenty czysto, można powiedzieć, etniczne, podkreślając przede wszystkim żydowskie pochodzenie Dreyfusa. Tam miał całe artykuły, w których wypisywał o żydowskim nosie Dreyfusa jako, prawda, dowodzie jego zdrady i tak dalej, co raczej trudno uznać za przejaw nacjonalizmu obywatelskiego.
Z drugiej strony możemy na przykład wskazać nacjonalizm endecki, no, który też nie za bardzo ma ten charakter etniczny, dlatego że jest bardzo, że tak powiem, chętny do asymilacji Słowian, szczególnie Białorusinów, czy Ukraińców, czy też Litwinów, a nawet, no może w mniejszych grupach, ale jednak Żydów, i jakby te problemy etniczne nie stanowią tutaj najważniejszego elementu. Ale oczywiście te elementy nacjonalizmu etnicznego od czasu do czasu się pojawiają również w Polsce. Jako przykład taki dam komentarze, które się pojawiały w mediach społecznościowych po ostatnich Mistrzostwach Europy, w których to ostatnich Mistrzostwach Europy w finale był mecz Francja-Chorwacja. No i było dosyć dużo właśnie takich komentarzy, że u Chorwatów to grali Chorwaci, a u Francuzów to większość zespołu była ciemnoskórna. Tak jak, no i uważano, że to właśnie grała jakaś taka, nie wiem, no zbieranina, prawda, ale Francuzi stanowili tam zdecydowaną mniejszość. Z punktu widzenia francuskiego, tego nacjonalizmu obywatelskiego, fakt koloru skóry nie ma większego znaczenia. Jest kwestia, no, przynależności w sensie właśnie obywatelstwa i wiążącego się z tym kultury. I tutaj dlatego Francuzi zawsze jako główne narzędzie, nazwijmy to, nacjonalizacji traktowali szkołę, która miała za obowiązek stworzyć, wykształcić z kogokolwiek, kto, że tak powiem, tej szkoły chodził, Francuza myślącego w kategoriach francuskich, i stąd dlatego Francuzi lubią takie pojęcie état nation, właśnie państwo, naród. My to tłumaczymy jako państwo narodowe, ale to jest właśnie naród, państwo, myślnik, naród, i to nie jest przypadek, ponieważ utożsamiają te pojęcia. Zacznijmy może teraz, przejdźmy do problemu nacjonalizmu etnicznego i tego, jak ten nacjonalizm etniczny, jakie posiada źródła. Z punktu widzenia historycznego, źródła nacjonalizmu etnicznego znajdują się w trzech miejscach. Po pierwsze, jest to filozofia Herdera z XVIII wieku. Przepraszam, myśliciela jak najbardziej oświeceniowego, który jednakże od klasycznego oświecenia różni się jednym specyficznym elementem. A mianowicie, poza właśnie Montesquieuszem, całe oświecenie francuskie jest przekonane o tym, że istnieje jakiś taki, nazwijmy, człowiek abstrakcyjny, człowiek, do którego zaliczają się wszyscy ludzie bez względu na ich pochodzenie, miejsce zamieszkania, kulturę, rasę, język itd., a czego wyrazem była Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku. Właściwie poza Montesquieuszem wszyscy Francuzi stoją na tej pozycji. Herder zaprzecza temu poglądowi i twierdzi, że u istoty jakby, no, podziałów pomiędzy ludźmi tkwią elementy kulturowe. Herder właśnie zaprzecza istnieniu czegoś takiego jak ludzkość. Twierdzi, że są Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Rosjanie, Chińczycy, i dopiero jak się ich wszystkich razem, to, prawda, jako narody doda, to tworzą oni dopiero coś, co można nazwać ludzkością. I nie istnieje jakiś taki, prawda, obiektywny człowiek, któremu można nadać prawa człowieka takie same dla wszystkich ludzi. Z tym, że u Herdera jeszcze ta koncepcja ma charakter głęboko kulturowy. Jest ona następnie, trzeba dodać drugi element, a mianowicie pewien element wyciągnięty z luteranizmu, a mianowicie idea predestynacji, czyli przekonanie, że na podstawie lektury biblijnej, tu się z Lutrem można spierać do woli, ile kto chce, że na podstawie lektury Biblii możemy dojść do wniosku, że Bóg jednych jakąś swoją taką, no, wolą, kaprysem, jak mówi Calvin, predestynował do zbawienia, podczas kiedy innym łaski nie udzielił i, no, tej predestynacji im nie dał, i co by nie zrobili i nie stawali na głowie, na uszach i na rękach, zostaną potępieni.
Do tego dochodzi drugi element niezwykle istotny, a mianowicie, gdy wczytamy się w Pismo Święte, konkretnie w Stary Testament, gdzie znajduje się ta dusza, którą się predestynuje do zbawienia lub do potępienia, to, jeśli mnie pamięć nie myli, w trzech miejscach Starego Testamentu znajduje się taki mały pasusy właściwie trzy, że dusza ludzka znajduje się we krwi. To zostało szczególnie mocno rozwinięte w kalwinizmie, na przykład u Burów południowoafrykańskich, ale u Lutra też jest. I w związku z tym pojawia się jakby taka pogląd u Luteran, że my, Luteranie, będziemy zbawieni, a ci, którzy nie podzielają nauk Lutra, to pewnie nie będą zbawieni. Czyli na przykład to będą, nie wiem, katolicy. I w takiej sytuacji, jeżeli do tego dodamy ten element, że dusza ludzka znajdować by się miała we krwi, no to w takiej sytuacji dochodzimy do wniosku, że krwi różnych ludów, czyli predestynowanych luterańskich Niemców, z niepredestynowanymi innymi ludami nie należy mieszać. Dlaczego? No bo jeżeli weźmiemy na przykład predestynowaną i niepredestynowanego, to pojawia się pytanie, czy ich dzieci będą predestynowane, czy nie. No jest to bardzo mocno wątpliwe, dlatego też pojawia się idea, że właściwie te etnosy, nazwijmy to w ten sposób, stanowią pewne zamknięte wspólnoty i nie należy ich specjalnie mieszać. I wreszcie trzeci element, który jest jakby źródeł nacjonalizmu etnicznego typu niemieckiego, jest to charakterystyczny dla Niemców brak tradycji państwowej. Zwracam uwagę, że Niemcy bardzo długo nie wykształciły państwa narodowego. W renesansie nie tylko nie wykształciły monarchii narodowej, takie jak powstały na przykład, nie wiem, we Francji, w Polsce, w Anglii, na Węgrzech i tak, czy w Hiszpanii, tylko wprost przeciwnie, w XVI wieku uległy całkowitej dezintegracji, w XVI-XVII wieku, wraz z wystąpieniem Lutra i wojną 30-letnią, Niemcy podzielili się na dwie niezwykle ostro skonfliktowane wspólnoty religijne. Również język niemiecki jako język literacki szedł od Lutra, bo to jest język, którym się posługiwał Luther. Katolicy przez długi czas nie przyjmowali tego, nazwijmy to, języka literackiego, dlatego też nie było generalnie poczucia niemieckiej wspólnoty politycznej. Stąd też, jak się poczytamy sobie na przykład dzieła Alfreda Rosenberga, czy również pisma Hitlera, czyli pisma narodowo-socjalistyczne, to zobaczymy, że rasa, pojawia się kategoria rasy jako mitu. Rosenberg wcale nie twierdzi, że wszyscy Niemcy mają czyste pochodzenie rasowe. Wprost przeciwnie, mówi, że to jest pewien mit, dzięki któremu Niemcy mogą zachować pewną wspólnotę, dlatego że trudno mówić o narodzie niemieckim w takim znaczeniu, jak używają inne ludy, ponieważ Niemcy zbyt bardzo różnią się językiem, zbyt bardzo różnią się religią, więc właściwie nie stanowią jednej takiej, no można powiedzieć, widzialnej, kulturowej wspólnoty, stąd trzeba rzucić ideę mitu rasy. I stąd się pojawia, razem z tym mitem rasy, pojawia się ten etnicyzm, czyli to prawo jus sanguinis, prawo krwi, ponieważ ono tak naprawdę może wyznaczać, kto jest Niemcem, a kto nie jest. No bo to zwróćmy uwagę, że w tej chwili na przykład jak w niemieckiej telewizji są, dajmy na to, widziałem kiedyś w niemieckiej telewizji reportaż ze Szwajcarii niemieckojęzycznej, no to w momencie, w którym tam autor reportażu rozmawia ze Szwajcarami po niemiecku, no to w telewizji niemieckiej pojawiają się pod spodem napisy, z czego wniosek, że nie tylko ja, ale również Niemcy nie rozumieją tego, co ci ludzie mówią, mimo że się posługują językiem niemieckim.
Stąd też powstał właśnie ten mit, prawda, narodu w rozumieniu etnicznym, czy wprost rasowym, który w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku propagowali przede wszystkim folkiści, a także narodowi socjaliści na czele ze wspomnianym przeze mnie Alfredem Rosenbergiem czy Adolfem Hitlerem. Jeżeli weźmiemy sobie do ręki Mein Kampf Adolfa Hitlera, to w Mein Kampfie w dwukrotnie powtórzona jest bardzo charakterystyczna fraza. Germanizować można ziemię, ale nie ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś nie należy etnicznie do niemieckości, to, mówi Hitler, zgermanizować się go nie da. Dlatego należy germanizować ziemię. Co zrobić z ludźmi? No tu wielki plan, prawda, generalny plan wschodni na przykład odpowiada. To znaczy muszą zostać wypędzeni lub nawet częściowo wymordowani po to, żeby Niemcy, ci etnicznie pojęci, rasowo Niemcy, mogli germanizować ziemię, ponieważ ludzi germanizować się według tego pojęcia nie da. Mogą zresztą tutaj być u źródeł tego nacjonalizmu etnicznego również elementy panteistyczne, jak się na przykład dzieje w przypadku wspomnianego przeze mnie Maurice'a Barresa we Francji, u którego wyraźnie są elementy panteistyczne. On jest przekonany o tym, że pewne, nazwijmy, takie niemiecko pojęte siły krwi i ziemi przenikają tych, którzy po tej ziemi chodzą, i dlatego są oni inni niż ci, którzy, prawda, przybywają skądś inąd, z innego narodu, z innego kraju. Niestety, pod koniec XIX wieku tego typu właśnie teorie ulegają gwałtownej, przepraszam za taki nowotwór słowny, scjentyzacji, to znaczy zaczyna być im dorabiana naukowa cała podbudowa związana z teorią Darwina, doboru naturalnego, ewolucji, genetyki itd. I darwiniści, czy już ci właśnie nacjonaliści etniczni myślący w kategoriach Darwina i, nazwijmy to, nowoczesnych nauk biologicznych, mówią, że kwestia znajduje się we krwi. We krwi bowiem znajduje się odbicie tego, co Niemcy określają mianem Landschaftu, czyli krajobrazu, i krew jakby wyraża te przekonania, które ludzie wąchają, dotykają, łykają i pochłaniają poprzez życie w pewnym środowisku, poprzez pożywienie, geny przodków i tak dalej. Tutaj tego typu teorią, i tutaj zwracam na to uwagę, już w czasach zupełnie najnowszym z wielką pomocą pośpieszyła tak zwana genetyka populacyjna. Genetyka populacyjna, która, co ciekawe, zresztą amerykańska, wedle której ludzie, dobierając się na przykład w pary, chętniej wybierają osoby podobne do nich wyglądem, a więc dlatego, że posiadają te osoby po prostu więcej wspólnych genów. I ta genetyka populacyjna, można z niej wyprowadzić taką tezę, na przykład słyszałem kiedyś takie rozumowanie, że tam gdzieś nawet znalazłem, że z genetyki wynika, że powinniśmy bardziej czuć więź z dziećmi na ulicy, z którymi nie jestem bezpośrednio spokrewniona, przynajmniej nic nie wiem, żebym był w ileś tam pokoleń, dokąd sięga moja pamięć, niż na przykład z adoptowanym przeze mnie chińskim dzieckiem, które adoptowałem, na przykład jak to chińskie dziecko miało 2 miesiące, wychowałem je, to dziecko oczywiście poza tym, że ma skośne oczy, czuje się Polakiem, mówi po polsku, nie zna słowa po chińsku i mówi do mnie tato. Ja bym powiedział tak, tego typu badania przeprowadzone przez genetyków populacyjnych być może są jak najbardziej trafne, tylko że zwróćmy uwagę, że te badania genetyków populacyjnych prowadzone są zwykle na zwierzętach, na przykład na myszach.
I być może, że mysz rzeczywiście w ten sposób funkcjonuje i dobiera sobie partnerów bliższych jej genetycznie niż na przykład obcą mysz z drugiej części Polski. Może tak jest. W każdym razie cała teoria jest głęboko naturalistyczna, biologiczna, zaprzecza jakby no całej kulturze, nie tylko chrześcijańskiej, ale ogólnie i humanistycznej, dlatego że wedle tej koncepcji, prawda, genetycznej, człowiek właściwie stanowi takie coś w rodzaju, ja wiem, jakby to powiedzieć, pacynka bezwolna, którą kierują geny, które prowadzą nas za pomocą różnego rodzaju impulsów i my nie posiadamy wyboru. No ja powiem w ten sposób. Być może rzeczywiście, powtórzę raz jeszcze, to działa na myszach, no ale mysz jest jednak niżej rozwinięta zdecydowanie intelektualnie i umysłowo od człowieka. Człowiek posiada nie tylko instynkty i impulsy, których źródła tkwią w genach, ale posiada świadomość, wolną wolę, rozum i tak dalej. Czyli na przykład, żeby to pokazać na pewnym przykładzie. Na przykład patrzę na dwie ładne dziewczyny, Agatę i Kasię. I dziewczyny mogą mi się podobać i to oznacza, że moje geny, prawda, tutaj dzwonią, prawda, tutaj jest osoba gdzieś tam mi się podobająca genetycznie, prawda, więc moje geny by się tam chętnie rozmnożyły i tak dalej. Prawda jest jednak taka, że generalnie nie wybieramy sobie partnerów tylko dlatego, że ktoś mi się podoba i gdzieś tam moje geny, prawda, dzwonią, że to jest ktoś, kto wyraża jakby no, mój ideał piękna kobiecego. Dlatego, że mamy jeszcze rozum, świadomość, wolę i wybierając partnera, no mam na myśli nie tylko i wyłącznie, prawda, to co wołają moje geny, ale pewną refleksję, że z tą drugą osobą spędzę, jak dobrze pójdzie, kilkadziesiąt lat, założę rodzinę, będę miał dzieci i tak dalej. I co ciekawe, może na przykład wyjść, prawda, że to wcale nie jakaś no, geny, że tak powiem, Polki w sumie mi najbardziej odpowiadają, tylko prawda, bo moja wola, świadomość, rozum mi mówi, że na przykład, nie wiem, może być to dziewczyna, nie wiem, z Ukrainy, z Francji, czy z kogokolwiek innej, no może poza Niemką, bo rzeczywiście powiem szczerze, uroda Niemek mi się wyjątkowo nie podoba, ale to jest moim zdaniem przykład ekstremalny. W każdym razie no człowiek posiada ten element woli, podczas kiedy genetycy populacyjni, na których się powołują w tej chwili zwolennicy tego etnicznego nacjonalizmu, de facto no, uzwierzęcają człowieka. Jeżeli człowiek jest tylko i wyłącznie pacynką genów, no to wszelkie nauki humanistyczne są bez sensu, dlatego że geny za pomocą impulsów irracjonalnych, których rozum nie rozumie, musiałyby decydować o wszystkim. Co więcej, weźmy sobie taki przykład. Jeżeli weźmiemy sobie jako przykład dziecko mordercy, albo nawet dziecko dwojga morderców, osób skazanych czy to na śmierć, czy na wieloletnie więzienie za przestępstwo w postaci morderstwa. No to według praw Mendla, które Mendel zresztą stosował, z tego co pamiętam, na fasoli je badał, bo byłem nawet w tym miejscu, gdzie Mendel miał swój ogródek i tą fasolę obserwował. Widziałem to malutkie poletko przy klasztorze, bo to Mendel był mnichem katolickim. To według praw Mendla dzieci mordercy nie posiadają wolnej woli. Jeśli więc genem dominującym będzie gen powodujący, że tak powiem, że popełniamy morderstwo, to według praw Mendla 3/4 dzieci takiej pary musi również popełniać przestępstwa, w tym zabijać, ponieważ tak decydują geny. I gen
że tak powiem, nie popychający nas do czynów zakazanych, niemoralnych morderstw, może być genem recesywnym i tylko 1/4 dzieci takiej pary nie będzie zabijać. I teraz się pojawia pytanie w takiej sytuacji, czy na przykład możemy w ogóle skazać kogoś potem za to, że popełnił przestępstwo, takie samo jak popełniali jego rodzice, skoro on jest w 3/4 na przykład zdominowany, prawda, przez ten gen, i 3/4 dzieci z takiego związku musi być mordercami. No to skoro musi, bo geny im każą, a oni nie mają nic do powiedzenia, to czy możemy kogoś takiego przetrzymywać wiele lat w więzieniu, kiedy on po prostu nie miał innego wyjścia, bo geny mu kazały? I wyobrażam sobie taką scenę po przyjęciu takiej tezy, że w ostatniej mowie przed wydaniem wyroku adwokat argumentuje, że przecież Iksiński, który tam zabił jakąś staruszkę, żeby ją okraść, w ogóle nie jest winny. Jego geny kazały mu to zabić, ponieważ miał rodziców morderców, babcia morderca, dziadek też kogoś zamordował. W związku z czym, no przecież ten człowiek jest tak naprawdę niewinny, no co ma zrobić, że ma fatalny materiał genetyczny, bo wola, rozum, świadomość nie mają żadnego znaczenia, ponieważ o człowieku decydują tylko i wyłącznie geny. Tak naprawdę oznaczałoby to oczywiście unicestwienie wszelkiej kultury, rozumu i tak dalej. A gdyby jeszcze naukowcy odkryli coś takiego jak gen narodowej przynależności narodowej, mielibyśmy całkowitą niemożność asymilacji kogokolwiek. Tego typu pogląd właśnie charakterystyczny dla nacjonalizmu etnicznego jest przede wszystkim nie trzyma się kupy ze względów również jak najbardziej materiału empirycznego. Jeśli spojrzymy sobie na Niemców, to przecież Niemcy mieszkający na terenie dzisiejszego byłego NRD, czyli w Landach Wschodnich, a również ci, którzy zostali wysiedleni po II wojnie światowej, mieli zdecydowanie słowiańskie pochodzenie i, że tak powiem, genetyki niemieckiej tam było mniej niż genetyki słowiańskiej, w tym również polskiej. Tym niemniej jakoś nie widzę, żeby ci Niemcy o tych słowiańskich nazwiskach uważali się za Słowian i nie uważali się za Niemców. Przecież no, w Niemczech naprawdę jest dużo osób o słowiańskich nazwiskach. No, na przykład nie, minister spraw zagranicznych Genscher, taki był ileś lat temu, no to zwracam uwagę, że Genscher jest to zniemczona nazwa, zniemczona wersja słowa gąsior. Czyli z tego by wniosek było, że był on tak naprawdę Polakiem i w ogóle sobie z tego nie zdawał sprawy, ale był Polakiem. To jest to nonsens. Podobny przykład, na przykład jeden z ojców niemieckiego wojującego nacjonalizmu, Heinrich von Treitschke. Heinrich von Treitschke nieprzypadkowo ma takie dziwne nazwisko Treitschke, pisane tak dosyć dziwnie, dlatego że z pochodzenia był Czechem. Jego ojciec był Czechem, mówił dość słabo po niemiecku jeszcze. Dopiero Treitschke wychował się w Niemczech, tam skończył szkoły i potem pisał teksty o niemożliwości zniemczenia kogokolwiek, ponieważ kultura o niczym nie świadczy, a jako ciekawe sam był takim przypadkiem. Można takich przypadków wymieniać wiele. Na przykład rumuński nacjonalista Kodranu miał polskie pochodzenie, polskie korzenie. Ferenc Szalasi, szef węgierskich faszystów w okresie II wojny światowej, którego po obaleniu rządów Hortiego Niemcy powierzyli władzę, był z pochodzenia Słowakiem i Szalasz jest to zhungaryzowana wersja jakiegoś tam słowackiego nazwiska. W Polsce z kolei można na przykład wskazać taki przykład księcia Karola Olbrachta von Habsburga z Żywca, który w 1939 roku odmówił podpisania Volkslisty, ponieważ wezwano go tam, prawda, że książę podpisze, książę nie chce podpisać. No i się go pytałem, dlaczego, a książę macha ramionami i żąda tłumacza.
się go pytałem, jak, dlaczego książę żąda tłumacza, przecież książę świetnie zna niemiecki. A książę wyjaśnił udawaną słabą niemczyzną, bo oczywiście mówił piękną, że jest Polakiem i nie rozumie po niemiecku, więc prosi o tłumacza. A z kolei jego, prawda, brat Wilhelm z kolei się zukrainizował, prawda, i był pretendentem do tronu Ukrainy i ukraińskim nacjonalistą. Czy też inny przykład z okresu międzywojennego, bracia Szeptyccy, z których jeden był ukraińskim nacjonalistą, drugi był polskim oficerem, jeden mówił, twierdził, że jest Ukraińcem, drugi twierdził, że jest Polakiem i pisali do siebie listy w języku francuskim, prawda, żeby uniknąć sporu, w jakim języku rodzimym powinni pisać. Także oczywiście państwo narodowe może mieć charakter właśnie tego nacjonalizmu etnicznego. Uznajemy wtedy, że nie da się w żaden sposób zasymilować czy to mniejszości narodowych, czy pewnych grup imigrantów. Są takie państwa, na przykład takim państwem jest państwo Izrael, czy państwo Izraela, bo dokładnie taka jest nazwa, które stoi na stanowisku, że Palestyńczycy nie są nigdy, nie będą pełnoprawnymi obywatelami państwa Izrael, bo nie i tyle, bo się nie da w jakiś sposób zasymilować. Drugą formą nacjonalizmu jest nacjonalizm kulturowy, którego ja, nie ukrywam, jestem sam zwolennikiem, a którego definicję tak pojętego członka narodu dał w moim przekonaniu Roman Dmowski we wstępie do myśli nowoczesnego Polaka, kiedy Dmowski pisze, no, to jest słynna, prawda, fragment z początku, który wypada trochę no, pomedytować nad nim, a mianowicie Dmowski pisze: jestem Polakiem, bo myślę i czuję po polsku. To jest bardzo ważne określenie, myślę i czuję. Oznacza to, że o byciu Polakiem decyduje język, kultura, historia, świadomość. Ten element świadomościowy w nacjonalizmie kulturowym zawsze był i w ogóle w kulturowym pojęciu narodu bardzo mocno podkreślany. Jest na przykład ta znana definicja Ernsta Renana jeszcze z lat 80. XIX wieku, że naród jest to codzienny plebiscyt, w którym każdego dnia członkowie narodu mówią, czy czują się członkami tego narodu i mają świadomość. No jak w pewnym momencie się okaże, że nikt już nie będzie miał tej świadomości, no to właściwie naród przestaje istnieć. Ja bym może nie poszedł aż tak daleko jak Renan, dlatego że to nie jest plebiscyt w rozumieniu takim, że codziennie zadajemy sobie takie pytanie. Raczej procesy poczucia narodowego to trwają całymi latami, dziesiątkami lat, a nie są to wybory robione z dnia na dzień. Tym niemniej przy narodzie pojętym kulturowo, no możemy zdecydowanie powiedzieć, że ten element świadomościowo-kulturowy ma znaczenie absolutnie fundamentalne, żeby nawet nie powiedzieć jedyne. Mój ulubiony przykład, który daję. Jeżeli para Polaków, małżeństwo z Polski, adoptuje dwumiesięcznego małego Chińczyka, albo na przykład dwumiesięcznego małego, nie wiem, Murzynka w Afryce. Przywiezie to dziecko do Polski. Wychowa w języku polskim, w kulturze polskiej. To kiedy będzie miało ono 30 lat? To proste pytanie. Czy będzie się czuło Chińczykiem, czy też, nie wiem, Kenijczykiem, czy też będzie się czuło Polakiem? Odpowiedź w moim przekonaniu jest banalnie prosta. Gdyby mnie od małego dziecka wychowano w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, pewnie bym się wychowaliby mnie rodzice Niemcy i rodzice Amerykanie. Na pewno bym, mówiąc Dmowskim, powiedział o sobie: jestem Niemcem, bo myślę i czuję po niemiecku, czy też jestem Amerykaninem, bo myślę i czuję po polsku. Zresztą mam też taki przykład kolegi, który jest ojca ma z Tanzanii, matka jest Polka.
On jest taki troszeczkę czekoladowy, prawda, nazwijmy to w ten sposób. Jest to naprawdę polski patriota, o którym bardzo chętnie rozmawiam na tematy różne właśnie polityczne, znajduję z nim wspólny język i mało spośród moich znajomych jest takich osób, które tak rozsądnie myślą o polskości, polskich interesach narodowych i politycznych, jak właśnie on. Nazwiska nie będę wymieniał, bo nie wiem, czy sobie ta osoba tego życzy, zresztą nie jest to jakieś nazwisko specjalnie publicznie znane. Nie należy przez to oczywiście rozumieć, że jak to kiedyś mi zarzucono w jakiejś dyskusji, traktuje narodowość jako supermarket, że można sobie wejść i z supermarketu wyjść już z nową narodowością. Oczywiście tak nie jest. Narodowość jest to kwestia oczywiście subiektywnego poczucia, ale tu są pewne elementy, no, które na to poczucie się składają. Język, historia, wspólnota dziejów, symbole i tak dalej. Dlatego też asymilacja osoby dorosłej, która przyjeżdża do innego narodu, tak żeby się ona rzeczywiście stała członkiem tego narodu u siebie subiektywnie, generalnie jest raczej rzadka. Nie mówię, że się nie zdarza, ale jest rzadka. Bardziej dotyczy to dzieci imigrantów, wychowanych pośród już, prawda, swoich nowych rodaków, które pokończyły już, prawda, szkoły i tak dalej, i które się już czują związane z narodem i państwem, w którym mieszkają, w którym się wychowały, czy nawet urodziły, a nie gdzieś tam z narodem przodków. Zresztą znane jest to, że pierwsze pokolenie imigrantów zwykle się kompletnie odcina od swoich korzeni i dopiero następne gdzieś tam do niego zaczynają sentymentalnie wracać, aczkolwiek jest to głównie powrót sentymentalny, a nie powrót w znaczeniu politycznym, czyli jeśli na przykład ktoś, kto tam jest w trzecim czy czwartym pokoleniu i mieszka w Niemczech, jest trzecim czy czwartym pokoleniu gdzieś tam mieszkającym z polskiej rodziny, no to z kim się czuje związany? No jak pójdzie na mecz polsko-niemiecki, prawda, no to wiadomo, że będzie kibicował obydwu drużynom, ale jednak bardziej będzie kibicował niemiecki. No jest to moim zdaniem jak najbardziej naturalne. Innymi słowy, nacjonalizm kulturowy ma charakter włączający obcych, asymilujących ich, i każdy zdrowy naród posiadający atrakcyjną kulturę jest w stanie zasymilować pewną ilość osób obcego pochodzenia, obcej kultury, innego języka, o ile imigranci nie stanowią jakichś takich zwartych grup, nie mieszkają w oddzielnych dzielnicach, gettach i tak dalej. To jest zresztą zwykle błędna polityka państwa, które pozwala właśnie na powstawanie takich gett, zamiast dbać o to, żeby osoby przyjezdne, osiedlające się, no, osiedlały się w różnych miejscach i nie tworzyły jakichś takich zwartych skupisk, gdzie pojawia się, no właśnie, takie można powiedzieć społeczeństwo wielokulturowe, gdzie każdy, prawda, jest już kimś innym i nikt nie uważa się za członka narodu, mimo że mieszka w cudzym państwie. Zdecydowanie oczywiście prostsza jest też asymilacja ludzi o podobnej kulturze, bliskich językowo, religii i tak dalej. Ale jak mówię, nacjonalizm tak pojęty, nacjonalizm kulturowy jest przede wszystkim kwestią woli, poczucia, kultury. Czymś takim, co niezbyt przeze mnie ceniony badacz nacjonalizmów Benedict Anderson określa mianem wspólnoty wyobrażeniowej. Także można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z dwoma całkowicie sprzecznymi wizjami narodu, etniczną i kulturową. I w takiej sytuacji również z innymi typami państwa narodowego. W państwie pojętym etnicznie, no tak naprawdę wszystkich tych, którzy genetycznie czy etnicznie nie są członkami danej wspólnoty, no to nie da się zasymilować, bo jak prawda naucza Adolf Hitler, germanizować można tylko ziemię, nigdy ludzi. No i w takiej sytuacji jest to nacjonalizm wykluczający, który rzeczywiście prowadzi do nienawiści, który może prowadzić również do przestępstw, czy wprost zbrodni, jakichś czystek etnicznych, prawda, i tak dalej.
podczas kiedy państwo narodowe w rozumieniu kulturowym jest państwem, które posiada dosyć dużą spoistość, ponieważ jest w stanie asymilować również grupy innych osób. Oczywiście, o ile te grupy nie stanowią jakichś zwartych i liczących po kilkanaście, kilkadziesiąt procent mniejszości, no bo wtedy to rzeczywiście staje się dosyć problematyczne, no ale jest to jednak nacjonalizm, który, że tak powiem, otwarty jest na innych ludzi i mówiący o tym, że jakby no pod pojęciem my rozumiemy wszystkich tych, którzy są tej samej kultury, którzy tak samo myślą, odwołują się do tych samych symboli i tak dalej. Ja osobiście nie ukrywam mojej antypatii do nacjonalizmu etnicznego, dlatego że uważam, iż jest to no, zarodek braku spoistości państwa, zarodek różnego rodzaju no, fatalnych dla państwa skutków, podziałów i tak dalej. Podczas kiedy z punktu widzenia no, państwa i narodu właśnie włączanie pewnych grup i ich asymilacja jest jak najbardziej pożądana i dlatego też zdecydowanie sam w swoich różnych książkach i wypowiedziach optuję za narodem i nacjonalizmem w rozumieniu kulturowym, a nie w rozumieniu etnicznym. I to chyba byłoby na tyle. Dobrze, teraz przechodzimy do pytań. Każdy, kto ma ochotę zadać pytanie, może po prostu się zgłosić, bądź też napisać pytanie na czacie. Może ja pozwolę sobie zacząć. Ponieważ zastanawiam mnie od pewnego czasu zachodzenia takiego procesu, bo obserwuje się w różnych ankietach, na przykład podawanie, są to ankiety europejskie i na przykład obserwuje się to, że podają, że niektóre osoby podają w nich, że są na przykład już tylko Europejczykami. Albo ktoś się uważa za przedstawiciela danego narodu i za Europejczyka. Chciałbym zapytać, czy pana zdaniem zachodzi taki proces właśnie w związku z globalizacją tworzenia takich wspólnot narodowych stworzonych z kilku poprzednich narodów. Na przykład jakby zachodził proces tworzenia narodu Unii Europejskiej, czy tak jak na przykład miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. No, rozumiem, tak. Ja powiem w ten sposób. Taki proces, w moim przekonaniu, oczywiście na bardziej masową skalę, nie poszczególnych jednostek, jest możliwy pod jednym warunkiem, a mianowicie, że nie mogą być to wspólnoty, które mieszkają na zupełnie oddzielnych ziemiach. Dlatego, że jeśli mieszkają na zupełnie oddzielnych ziemiach, no to mieszanie się samo w sobie jest dosyć trudne i tworzenie wspólnej świadomości narodowej. I w takiej sytuacji mamy do czynienia z jednostkami. Są to głównie jednostki, które na przykład zawarły, nazwijmy to, mieszany narodowościowo związek małżeński, albo są wychowane w takim związku. No, na przykład w Jugosławii, podobnie jak Jugosławia się rozpadała, to narodowość jugosłowiańską wykazywało w różnych prawda, badaniach 1-2% obywateli Jugosławii. Co innego jest wtedy, kiedy mamy przykład amerykański, to znaczy wtedy, kiedy przychodzą z Europy, z różnych krajów, masy imigrantów o różnej narodowości, którzy się mieszają i w tym samym bloku mieszka 10 różnych narodowości i tak dalej. Potem powstają, prawda, rodziny mieszane i tak dalej. To jest zupełnie inna sytuacja. Ja dlatego, no, jeśli chodzi o nacjonalizm, o naród europejski, wykazuję radykalny sceptycyzm, dlatego, że jest to pomysł gdzieś tam, powiedzmy, forsowany no, przez oderwane mocno od rzeczywistości elity polityczno-medialne, ale wystarczy pojechać, prawda, wyjść z Parlamentu Europejskiego i przejść 200 metrów dalej, tam już żadnych Europejczyków po prostu nie ma. Dlatego ja osobiście w to nie wierzę. No, napisaliśmy z żoną na ten temat całą książeczkę właśnie dotyczącą, prawda, tego problemu. Można sobie ją kupić u nas w sklepie, przepraszam za małą reklamę. Właśnie nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski. Tam żeśmy, że tak powiem, całą sprawę, prawda,
starannie rozważyli. No i powiem tak, wszystkie te idee, tak naprawdę, o czym się mało w Polsce wie, wszystkie te idee już w samej Unii Europejskiej, zostały zarzucone. To była idea, którą, co ciekawe, propagowali głównie osoby, albo Niemcy, albo osoby wychowane na kulturze czy też filozofii niemieckiej. To jest bardzo charakterystyczne do tego. Taką ideą wystąpił kiedyś prezydent Francji Emmanuel Macron. Ale jak żeśmy zaczęli na ten temat szukać, to jeśli chodzi o współczesną literaturę, nawet nikt na poważnie takich koncepcji nie forsuje. Jest sporo książek, których autorzy stwierdzają, że to jest kompletnie niemożliwe, ale ciężko jest znaleźć, prawda, takie książki, w których autorzy stwierdzają, że to jest możliwe, pożądane, prawda, i tak dalej. Także ja osobiście powiem szczerze, zupełnie w to nie wierzę, to jest kompletna fikcja i utopia, dlatego że Europejczycy nie mają wspólnej historii. A jak mają, to głównie, że się mordowali wzajemnie i walczyli z sobą. Nie mają wspólnego języka. Ja jestem w stanie zrozumieć, nie wiem, Szwajcarów, że mają 4 języki. Zresztą jak znam Szwajcarów, to rzadko który z nich zna wszystkie 4. Głównie znają 2, czyli francuski i niemiecki, no bo to jest 95% ludności. A tutaj tych języków byłaby straszna ilość i nie ma żadnego języka dominującego. Powiem tak, poza tym, co słyszymy w telewizji, nie mają również Europejczycy wspólnych interesów. Taka jest prawda, że nie mają, często mają sprzeczne interesy. Dlatego no, ja nie widzę żadnych możliwości wykształcenia się w najbliższym czasie języka, znaczy narodu europejskiego. Gdyby wziąć wszystkich Europejczyków na statki i przesiedlić na jakiś, nie wiem, nowo odkryty kontynent i na zasadzie zaludniać przypadkowo bloki nowo budowane, to pewnie za 50 lat zacząłby się kształtować naród europejski. Tego typu naród europejski może się kształtować tylko w jakichś no, aglomeracjach miejskich. I to też musiałyby być aglomeracje jakieś graniczne, prawda? No bo jeśli Paryż ma 8 milionów mieszkańców, no tam wszyscy mówią po francusku, no to tam się żaden nie kształtuje, prawda, naród europejski. Więc ja osobiście razem żeśmy z żoną po napisaniu tej książki, próbuję tu wkleić link, ale jakoś mi nie mogę znaleźć, gdzie się te linki wkleja. W każdym razie nie bardzo widzę taką możliwość i osobiście w to nie wierzę. Dlatego, że cała teoria na temat narodu europejskiego polega na tym, że Kapetyngowie i poszczególne tam dynastie francuskie z Prowansalczyków, Gaskończyków, Flamandów i tak dalej stworzyli, prawda, Francuzów. A przecież wcześniej to były oddzielne plemiona, każde mówiło innym dialektem i tak dalej. Ale po pierwsze, zajęło to 1000 lat. Po drugie, wszystkie te ludy miały wspólne dziedzictwo kulturowe, galo-rzymskie. I po trzecie, one mówiły innymi językami, ale to nie tyle językami, co dialektami. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. No ja sobie nie wyobrażam Europy mówiącej, nie wiem, Europejczyka mówiącymi 20 językami. To jest fizycznie niemożliwe. Dlatego ja nie wierzę w żadne powstanie narodu europejskiego. I ja powiem tak, dlatego na przykład, nie wiem, Habermas i inni teoretycy niemieccy, którzy to porzucili, się na przykład odwołują do obywatelstwa europejskiego, patriotyzmu konstytucyjnego, jeśli powstanie konstytucja i wspólny ustrój Europy, albo nawet, to już jest taki, bym powiedział, gest rozpaczy do idei wspólnego konsumenta europejskiego. Jak już ktoś mówi, że no, naród byśmy chcieli, ale ostatecznie wspólny konsument europejski nam wystarczy, to znaczy, że już podniósł białą flagę, że ta koncepcja się nie uda. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz proszę pana Pawła o zadanie pytania. Pana Pawła Mazlaka. Podniósł rękę, po czym go nie ma. No dobrze, to może pan Piotr Banaszkiewicz. Dziękuję. Ja się chciałem zapytać, bo tak jak na początku spotkania poruszaliśmy temat właśnie tego nacjonalizmu lewicowego. Przepraszam, ja źle słyszę. Jeszcze raz, słychać? Teraz lepiej słychać.
Jakby można stałe pytanie od początku, bo ja nie usłyszałem od początku. To na początku spotkania poruszaliśmy temat tego nacjonalizmu lewicowego, podkreślaliśmy, że to nie jest tylko ideologia prawicowa, tylko są na przykład nacjonalizm. Znów źle słyszę. Do nacjonalizmu lewicowego zrozumiałem, potem zaczyna mnie coraz bardziej ten. To może ja spróbuję na czacie napisać pytanie. Ale teraz dobrze słyszę, jak pan mówi. To jest kwestia, że mówi pan albo za blisko, albo za daleko prawdopodobnie. Dobrze, to proszę mówić, jakby coś przerywało. Dobrze. To ja się chciałem zapytać, bo ten nacjonalizm w ujęciu lewicowym jest właśnie popularny na zachodzie Europy, bo to jest przecież też kraj Basków i Jata, Sinn Féin w Irlandii. Nie, znów jest źle, niech pan jednak napisze. Dobrze, dobrze. Tak, nie wiem dlaczego, jak pan kończy na chwileczkę, to jest okej, okay, a jak ten, a jak ten, to natychmiast od razu jest źle. Niech pan napisze, my zaraz po następnym pytaniu odczytamy na spokojnie. Mhm. Teraz proszę o zabranie głosu pana Michała Jarczyka. Tak, dziękuję. Panie profesorze, ja bym miał takie pytanie, odwołując się do tego, co pan na początku wspomniał, że no, ten nacjonalizm może być zarówno polityczny, jak i szowinistyczny, że opiera się na samostanowieniu narodów i że szowinistyczny staje się wtedy, kiedy odbiera jakiemuś narodowi prawo do samostanowienia kosztem i tak. To tak, zdaję sobie sprawę z tego, że no, to trochę zależy zapewne od przykładu, ale gdybyśmy tak na przykład spojrzeli na to, jeżeli mamy Hiszpana, powiedzmy, nacjonalistę hiszpańskiego o kulturze takiej kastylijskiej, który właśnie no, chce zachowania tej Hiszpanii w takim kształcie, w jakiej ona jest teraz w całości, przez co logicznie odmawia prawa Katalończykom do własnego narodu, to czy w której on to robi, to już jest postawa szowinistyczna? Czy jednak da się to pogodzić, tą zasadę integralności z nacjonalizmem, który nie popada w szowinizm? Rozumiem, o co panu chodzi. Ja powiem tak, z punktu widzenia Hiszpana, takiego nazwijmy kastylijskiego, nacjonalizm kataloński jest jakimś zupełnie nowatorskim pomysłem, dlatego że w ogóle samo pomysł, że istnieje Katalończycy, to się pojawia pod koniec XIX wieku. Wcześniej nikt się nie uważał za Katalończyka. Katalonia nie posiada żadnej swojej tradycji narodowej. Katalończycy zresztą sami się odwołują do Aragonii, Królestwa Aragonii. Ale jak weźmiemy sobie mapę, to zobaczymy, że Królestwo Aragonii było, ja wiem, z 10 razy większe od Katalonii. I tak naprawdę to, co dzisiaj się nazywa Katalonią, to jest tylko królestwo, dawne hrabstwo Barcelony, które nigdy w swojej historii nie stanowiło żadnej oddzielnej jednostki politycznej. Zresztą sama prawda katalońskość, co ciekawe, została stworzona przez XIX-wiecznych hiszpańskich karlistów, którzy bronili programu decentralizacji i szukając różnego rodzaju argumentów na rzecz decentralizacji wpadli na pomysł, że można by dodać jeszcze różnicę językową, nie narodowościową na początku, tylko i wyłącznie, że jest różnica lingwistyczna lokalnego dialektu. Ale tak naprawdę samo problem z Katalonią zrodził się pod koniec XIX wieku z powodu prozaicznego. A mianowicie rząd centralny w Madrycie chciał ściągnąć do Hiszpanii zagraniczny kapitał. I uznano wtedy, że najprostszym miejscem, gdzie go można ściągnąć, będzie Katalonia, z tego powodu, że po pierwsze jest najbliżej Francji, po drugie ma dobry port, dobrze usytuowany w Barcelonie i dlatego stworzono tam przez wiele lat coś w rodzaju, nazwijmy to, specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie były zdecydowanie niższe podatki i tak dalej. Tam rzeczywiście zainwestował głównie kapitał zagraniczny z Francji wtedy i to spowodowało, że dochód narodowy w Katalonii zaczął na jednego mieszkańca zaczął chyba nawet przekraczać dwukrotnie dochód narodowy na statystycznego Hiszpana. I wtedy pojawiły się hasła niepodległości Katalonii.
Innymi słowy, najpierw stworzono tam strefę ekonomiczną, a potem jak się wzbogacili, to sobie przypomnieli, właściwie wymyślili, że są Katalończykami. I dlatego no, Hiszpanie uważają to za jakąś dziwaczną chimerę, ponieważ nie widzą takiego narodu nigdy w historii, tylko jest to no, naród strasznie świeży, mający sto parę lat. Wcześniej nikt nie zgłaszał podobnych, prawda, roszczeń i dopiero jak się okazało, że można podwoić sobie stan dobrobytu, to jacyś ludzie sobie zaczęli głosić ideę, że są Katalończykami. To jest jakby no, główne źródło podstawowe. Wielu nacjonalistów, dlatego też, czy w ogóle wielu badaczy problemu, chętnie przyjmuje takie przepraszam, pojęcie, mianowicie podział na narody historyczne i niehistoryczne. To jest pojęcie bardzo popularne, szczególnie w XIX wieku. Co ciekawe, Fryderyk Engels nawet się nim posługiwał, twierdząc, że Polacy mają prawo do swojego państwa, ponieważ są narodem historycznym. Ja osobiście się do tego skłaniam, to znaczy uważam, że jeśli jakaś grupa zaczyna głosić swoją odrębność narodową, no bo interesy ekonomiczne akurat aktualne im na to sprzyjają, do tego sobie dorabiają całą wizję historii narodowej i tak dalej. No zabieg jest, powiem szczerze, mocno sztuczny i powiem szczerze, no nacjonalizm kataloński mnie też nie przemawia do mojego umysłu. Co innego na przykład nacjonalizm szkocki. Dlatego, że w literaturze przedmiotu uważa się, że naród szkocki powstał około XIII-XIV wieku. Naród ten posiadał przez wiele stuleci swoje własne państwo i tak dalej. No ta odrębność Szkocji jest dla mnie dosyć oczywista. No a odrębność stuletnia związana z interesem ekonomicznym, powiem szczerze, nie przemawia do mnie za bardzo. Rozumiem, dziękuję. Dobrze, teraz wrócimy do pytania pana Piotra. Pozwolę sobie zacytować. Można znaleźć liczne przykłady lewicowego nacjonalizmu, na przykład ETA w kraju Basków, Partia Pracujących Kurdystanu i tak dalej. Da się jednak zauważyć, że praktycznie zupełnie brak jest takiego zjawiska w regionie Europy Wschodniej. Istniała co prawda na przykład PPS, frakcja rewolucyjna, ale to było bardzo dawno temu. Moje pytanie brzmi zatem, dlaczego w naszym regionie brakuje lewicowego nacjonalizmu? Są. Na przykład na Słowacji ruch nacjonalistyczny Meciara. To był ruch postkomunistyczny nawet właściwie. Po prostu partia komunistyczna zamiast przejść na pozycję LGBT, nazwijmy tak, jak to jest, stało się z lewicą w Polsce, przyjęła program nacjonalistyczny. Podobnie było w Serbii Slobodan Milošević, prawda? Także takie przypadki lewicowych nacjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej jak najbardziej istnieją. Tyle tylko, że można powiedzieć, że w tej chwili ciężko rzeczywiście wskazać byłoby taki istniejący ruch czy partię polityczną właśnie o charakterze lewicowym, ale po 1989 roku, no tak zupełnie z głowy w tej chwili mówię, to te dwie mi się jak najbardziej kojarzą właśnie jako lewicowo-nacjonalistyczne. Pewnie jakbyśmy poszukali, to jeszcze byśmy coś znaleźli. Teraz idąc dalej kolejnością, poproszę panią Aleksandrę Wosztak. Ja chciałam wrócić na chwilkę do tego mitu słowiańskiego nacjonalizmu i chciałam się zapytać, skąd jest takie przekonanie, że ten słowiański nacjonalizm ma charakter etniczny, skoro na przykład takim koronnym przykładem jakby niechęci Słowian do tego typu nacjonalizmu może być na przykład II wojna światowa i to, że właściwie Słowianie na takim postrzeganiu nacjonalizmu ucierpieli, więc skąd takie przekonanie? Co było taką podstawą, żeby uważać, że Słowianie popierają nacjonalizm etniczny? Powiem szczerze, badacze to formułują głównie badacze zachodni. Formułują to również na przykład badacze niemieccy. Głównie to są badacze anglosascy i niemieccy ze świata niemieckojęzycznego i anglojęzycznego. Ja powiem szczerze, odnoszę wrażenie, że po pierwsze wynika to z niedostatecznej znajomości faktografii i materiału, nie czytają w tych językach. Ja na przykład powiem szczerze, ostatnio miałem w ręku jakąś książeczkę o nacjonalizmie etnicznym w Europie Wschodniej, właśnie między innymi oskarżającą, że w Polsce się szerzy nacjonalizm etniczny. Jak tam się spojrzy w przypisy, czy na podstawie czego oni piszą, no to są, no powiem wprost, redaktorzy Gazety Wyborczej piszący w języku niemieckim.
lub w języku angielskim. No i z ich wizji wyłania się jakiś tutaj, nie wiem, no prawie że neonazizm, prawda, gdzieś tam szerzący się w Polsce, etniczny, antysemicki, szykujący się do jakichś pogromów, prawda, i tak dalej. Także w moim przekonaniu to jest po prostu mocna niewiedza i fakt, że na przykład jeżeli mamy Polskę, te środowiska w Polsce lewicowe zdecydowanie, no, częściej są zapraszane do publikowania w prasie, czy pisania jakichś tekstów naukowych, to powoduje, że ta wizja nacjonalizmu, na przykład polskiego, jest kompletnie wyjaskrawiona. No. To naprawdę to są jakieś takie, no oni nic, ci zachodni badacze tak naprawdę o tym nie wiedzą. Mają jakieś szczątkowe informacje, im się tutaj, prawda, im się na przykład wydaje, że nie wiem, Orban i PiS to prawie są jacyś, zupełnie szykujący się do pogromów nacjonaliści i tak dalej. To jest zupełne odrealnienie. No ale to jest niestety skutek. Mnie mój promotor pracy doktorskiej zawsze uczył jednej zasady. Nie znasz danego języka, nie piszesz o problemie. Problem polega na tym, że w nauce amerykańskiej, czy anglosaskiej i w niemieckiej się uważa, że na przykład Niemcy uważają, że wszystko się da opisać na podstawie literatury niemieckiej, a anglosasi na podstawie literatury anglosaskiej. Ja powiem szczerze, mam w domu taki skan takiej fajnej książeczki na temat nacjonalizmu chorwackiego w okresie II wojny światowej. On faktycznie był etniczny. Okej. Okay. Ja powiem tak. Ja sobie to pamiętam, jak zdorwałem gdzieś w niemieckiej bibliotece, natychmiast zeskanowałem. I potem, jak przyjechałem do domu, zacząłem przeglądać, że tak powiem, zdobycze. No i zajrzałem do tej książki. No i takie zboczenie zawodowe. Najpierw zaczynam od spisu treści, a potem patrzę w bibliografii. I facet napisał pracę habilitacyjną na temat nacjonalizmu chorwackiego w okresie II wojny światowej, nie znając chorwackiego. On tylko i wyłącznie pracuje na źródłach niemiecko- i anglojęzycznych. I nie ma pojęcia w ogóle o tym, prawda, o jakichkolwiek źródłach chorwackich. Nie jest w stanie zacytować żadnych prac źródłowych, prawda, i tak dalej. Nic. Więc oni jakby, no, ktoś, dwóch, trzech dziennikarzy i badaczy puści pewne wyobrażenia, a potem wszyscy za nimi to przepisują. Warto sobie poczytać na przykład, jak mamy książki pisane przez Niemców o Polsce. 95% autorów niemieckojęzycznych piszących o Polsce, czy też o polskim nacjonalizmie, nie zna języka polskiego. To jest metodologicznie, to jest po prostu, nadaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby wrzucić do, przepraszam za wyrażenie, WC i spuścić wodę, ponieważ to pod względem naukowym nie ma żadnej wartości. No, to tak jak ja bym napisał książkę o nacjonalizmie niemieckim, nie znając języka niemieckiego, i napisał na podstawie tego, co się w Polsce napisało o Niemczech. No to nie jest praca naukowa. No, ja powiem tak, jakbym pisał taką pracę, to przede wszystkim inaczej bym ją zatytułował. Na przykład nacjonalizm niemiecki w oczach polskich badaczy. I to wtedy byłoby na temat. A jak oni, prawda, nie znają tych języków, nie uczą się ich, w ogóle nie uważają, że trzeba się ich uczyć. I na podstawie właśnie, no, gdzieś tam paru artykułów zamieszczonych w prasie, w dostępnym im języku, napiszą na ten temat swój tekst, to jest po prostu coś strasznego. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz czas na kolejne pytanie z czatu. Ja chciałem zapytać o nacjonalizm, który ostatnio jest popularny na Górnym Śląsku. Posiadam jednego kolegę, który jest wielkim zwolennikiem i wielokrotnie poddawałem wątpliwości jego teorię, że można Ślązaków nazwać narodem. I jestem ciekawy, co pan może o tym sądzić. Ja powiem tak, ja nie ukrywam, że bliska mi jest idea tych narodów historycznych. To znaczy, powiem tak, jeżeli nagle jakaś grupa osób zaczyna się uważać za Ślązaków czy Katalończyków, nie mając ku temu żadnej tradycji politycznej, państwowej, narodowej i tak dalej, no to powiem szczerze, to jest moim zdaniem moda. Ja też mam jednego kolegę, który prawda, się uważa za Ślązaka i śląskiego nacjonalistę. No i tam, to powiem szczerze, no nie przekonuje mnie to zupełnie i kompletnie. Szczególnie jak spojrzę, że tam gdzieś u niego na telewizorze sobie stoi zdjęcie dziadka z okresu II wojny światowej na dziale szturmowym Ferdynand i dostał żelazny krzyż pod Stalingradem, prawda? No to pojawia się we mnie pytanie, czy to
to jest nacjonalizm śląski, czy to jest po prostu forma pewnej reminiscencji za Niemcami. No. Ja nie mówię oczywiście, że wszyscy śląscy nacjonaliści w ten sposób wyglądają, prawda, bo nie znam ich, poza tym jednym moim kolegą, ale powiem szczerze, no, ja sobie nie za bardzo wyobrażam nacjonalizm śląski również ze względów, nazwijmy to, praktycznych. Na Śląsku większość ludności to nie jest ludność autochtoniczna śląska, tylko jest to ludność, która napłynęła z całej Polski od 1945 roku i później. To jak można być nacjonalistą, jeżeli w moim regionalnym, jeśli w moim regionie stanowię mniejszość narodową? No, bardzo proste pytanie, praktyczne. To jest dla mnie, powiem szczerze, no, moda, która dzisiaj jest, a jutro nie. Ja powiem szczerze, uważam, że nacjonalizm śląski przede wszystkim, bo to obserwuję tego mojego kolegi, który jest nacjonalistą śląskim, jest to przede wszystkim niechęć do tak zwanej Warszawki, do centralizacji idącej z Warszawy, że przez Warszawę wszystko i tak dalej. I ja powiem szczerze, nawet jestem w stanie tą niechęć do tej Warszawki zrozumieć, bo to rzeczywiście jest mało sympatyczne miejsce, prawda? I mało sympatyczne jakieś tam elity administracyjne, którym się wydaje, że wszystko potrafią. Więc gdyby wystąpili z postulatami o charakterze decentralizacyjnym, to bym ich pierwszy poparł. No ale nie dorabiajmy do tego jakiegoś narodu śląskiego, bo zwróćmy uwagę, że ten naród śląski, kiedy ostatni raz miał okazję się wypowiedzieć, a było to w latach tam 18-20, to walczył w powstaniach, prawda? I to, że teraz potomkowie tych ludzi nagle stwierdzą, że są narodowości śląskie, to po prostu świadczy o tym, że państwo polskie jako państwo no jest niemrawe, nadmiernie scentralizowane i się go po prostu wstydzą i im się to państwo nie podoba. To ja to raczej traktuję jako wezwanie do, że tak powiem, władz centralnych, że coś tu jest nie tak i w ten sposób należy to interpretować. Pamiętajcie państwo, że takie nacjonalizmy właśnie regionalne, one bardzo często mają jakiś powód, wcale nie świadomości narodowej, historycznej, tylko powód z najbliższej epoki. Jeśli na przykład rozmawiamy o Katalończykach, to jest to fakt, że Katalończycy w latach 30. byli mocno lewicowi, tam głównie dominowali komuniści i anarchiści. No i w 1939 roku no, zostali, można powiedzieć, pobici siłą przez generała Franco i nienawidzili frankizmu. Nienawidzili frankizmu tak bardzo, że w pewnym momencie stwierdzili, że nienawidzą w ogóle Hiszpanii. Jak się spojrzy na przykład na nacjonalizm szkocki, który akurat moim zdaniem ma solidne podstawy historyczne i tak dalej, to odpowiedź, dlaczego się nagle pojawił nacjonalizm szkocki, jest banalnie prosta. A mianowicie wynika to z reform za czasów Margaret Thatcher. Za czasów Margaret Thatcher rozmontowano znaczne elementy systemu socjalnego. Szkoci byli biedniejsi od Anglików i dlatego to oni na tym stracili. To jest raz. Po drugie, reformy gospodarcze za czasów Margaret Thatcher zdziesiątkowały dotychczasową klasę średnią, drobnych posiadaczy różnych tam warsztatów, małych przedsiębiorstw i tak dalej. Oni zostali dosłownie zdziesiątkowani. To zastąpiły wielkie korporacje i pojawiła się nowa klasa średnia, bardzo często pochodzenia zresztą nazwijmy to angielskiego, a nie szkockiego, która tam się osiedliła, prawda, w głównych miastach i która zaczęła pracować w tych korporacjach, bankach i tak dalej. I Szkoci się nagle poczuli zmarginalizowaną grupą społeczeństwa. Do tego doszła jeszcze fatalna reforma szkolna, w której między innymi, to był najważniejszy problem, zlikwidowano jako historię Szkocji i zastąpiono ją historią Wielkiej Brytanii. No jak to wszystko połączymy, to się nagle okazało, że mamy szkocki nacjonalizm, bardzo lewicowy gospodarczo, prawda? I to nie jest w ogóle w żaden sposób przypadek, tak naprawdę to Margaret Thatcher ten nacjonalizm w ten sposób obudziła, głównie poprzez swoje reformy, bo wcześniej Szkoci jakoś nie wykazywali specjalnych tendencji też do stworzenia oddzielnego państwa. Także to ja powiem tak, no, tego typu właśnie nacjonalizmy bardzo często wynikają z jakichś przyczyn lokalnych, tymczasowych i kiedy te przyczyny ustaną, to po prostu również te ruchy odśrodkowe też ustają po prostu. Teraz bardzo proszę o zadanie pytania pana Mateusza Musiała. Dzień dobry, panie profesorze. Ja mam. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, a tak na dobrą sprawę
dwa pytania, ale zacznę od stwierdzenia, że kiedyś czytałem polemikę pana profesora z twierdzeniami pana Krzysztofa Karonia, w których obalał pan jego twierdzenia o tym, że ten ruch antykulturowy, który jest obecny w krajach szeroko pojętego Zachodu, ma coś tam wspólnego z mniemanym marksizmem kulturowym. I teraz moje pytanie jest następujące. W jaki sposób można według pana zdefiniować, określić ten ruch właśnie, tenże ruch antykulturowy w krajach szeroko pojętego Zachodu, właśnie związany z postulatami obyczajowymi, ale nie tylko. Czy jest to liberalizm, neomarksizm, czy może postmodernizm? I jakby pan profesor mógł wyjaśnić pewien związek pomiędzy tymi trzema, w sensie uzasadnić, to po pierwsze. A po drugie... Pomoże ja najpierw na jedno pytanie odpowiem. Dobra. Będzie prościej, dobra. Dobrze? To powiem w ten sposób. Tak się akurat składa, że w tej chwili skończyłem pisać książkę, która odpowiada na ten problem. Znajduje się ona w tej chwili na biurku prezesa Fundacji Pro Vita Bona, która tą książkę wyda. To przypadkowo prywatnie mojej żony. Pochyliłem się właśnie nad tym problemem i bez wahania stwierdzam, że jest to postmodernizm. Wszystko to, co się w Polsce określa jako marksizm kulturowy, postmodernizm, który z marksizmem niewiele ma wspólnego. Ortodoksyjni marksiści uważają postmodernistów za takie, nazwijmy to, psy łańcuchowe kapitalistów i wielkich korporacji. Postmodernizm, który swoje źródła czerpie przede wszystkim z filozofii Friedricha Nietzschego i Martina Heideggera, którzy dokonali, można powiedzieć, no to oczywiście musiałbym całą książkę streścić, którzy dokonali w dekonstrukcji całego pojęcia bytu i aparatu pojęciowego charakterystycznego dla cywilizacji zachodniej, i postmoderniści się tym zachwycili, dokonują tej swojej całej dekonstrukcji pojęć, z której wynika, że właściwie wszystkie pojęcia są takie jakieś takie niejasne, niesztywne. To znaczy, to jest na zasadzie, jak nazwiemy, co się, kto za kogo uważa. Uważam się za faceta, to jestem facetem, uważam się za kobietę, to jestem kobietą, prawda, i tak dalej. Także to jest oczywiście kultura postmodernistyczna. To mój Nietzsche, Heidegger. Nie mówię, że kultura postmodernistyczna kompletnie nie czerpie z marksizmu. Oni czytają wszystko. Freuda, Marksa, Nietzschego, Heideggera. Nie ma problemu. Na przykład dla nich, bo zwracam uwagę, że dla nich na przykład nie ma w ogóle problemu, że Heidegger był przez 12 lat członkiem NSDAP i Rosenberg go zrobił szefem, znaczy rektorem uniwersytetu, prawda, we Fryburgu. Dla nich to w ogóle nie ma znaczenia. To, że Marx był tam, prawda, napisał to i inne rzeczy, a Lenin coś z tym zrobił, dla nich to nie ma znaczenia, dla nich są tylko to wyłącznie inspiracje. Mało tego, no jak wiemy, no Heidegger był nazistą. Nietzsche jest często posądzany o jakieś tam, no, przodkowanie nazizmowi. No i oni to tam twórczo łączą, prawda, z Marksem, z Freudem. To jest filozofia po prostu wielkiej dekonstrukcji całego aparatu pojęciowego cywilizacji zachodniej. I ja bez wahania to właśnie łączę z postmodernizmem, który, gdybym miał go określić na scenie politycznej jakoś, to określiłbym jako taki, no, nazwijmy to, lewicowy liberalizm. Taka lewica kawiorowa to się czasami, prawda, nazywa i tak dalej. I jako marksizm to zupełnie nie. To uważanie ich za marksistów to jest jakieś kompletne nieporozumienie. No, główne jakby źródło tego, że to są marksiści, argumentem głównym jest to, że Michel Foucault był członkiem francuskiej partii komunistycznej. No tak, no ale Heidegger, który jest ojcem ruchu, był członkiem NSDAP, więc to nie jest żaden argument, prawda? Zresztą Foucault przestał być komunistą i wypisał się z francuskiej partii komunistycznej po rocznej wizycie w Polsce. Pracował tutaj w ambasadzie, w Instytucie Francuskim, po tym jak go służba bezpieczeństwa wyrzuciła z Polski z całym skandalem dyplomatycznym za
uwodzenie nieletnich chłopców, prawda? I on wtedy się ogłosił, że jest antykomunistą, bo jemu się taki komunista nie podoba, gdzie nie można być, prawda, pedofilem, nie? Także to jak mówię, no, zupełnie różne trendy. Ja osobiście nie lubię określenia antykultura i powiem dlaczego. Antykultura jest określeniem, nie wiem, czy pan Krzysztof Karoń sobie z tego zdaje sprawę, ale jest określeniem z języka politycznego narodowego socjalizmu. Antykultura jest to kultura lewicowa tworzona przez Żydów. Nawet w Mein Kampfie można znaleźć takie rozumienie słowa kultura. Dlatego tego słowa nie lubię, bo mi się ono jednoznacznie kojarzy, że tak powiem, nie wcale z marksistami, tylko mi się kojarzy z narodowym socjalizmem. Okej, czy to wystarcza panu jako odpowiedź? Tak, tak. Natomiast ja chciałbym jeszcze się odnieść do tego, drugie co pan profesor powiedział. To jeszcze zadam drugie pytanie. Natomiast no nie da się jednak ukryć, że neomarksistowska szkoła frankfurcka miała wpływ na dzisiejsze... Była częścią kontrkultury, zgadza się. Tak. Tak, to, w takim razie można byłoby ją zakwalifikować do postmodernizmu czy do neomarksizmu w takim razie? Ja sam w mojej ostatniej książce, tej z tak zwanej z frytkami, czyli Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji, szkołę frankfurcką nazywam mianem neomarksizmu, to znaczy tego kierunku, który się odwołuje do Marksa, częstokroć posługuje się jego językiem, ale przestał głosić to, co jest istotą marksizmu, to znaczy przestał głosić ideę wprowadzenia komunizmu, bo szkoła frankfurcka nie przedstawia żadnych pozytywnych idei ekonomiczno-politycznych. Dlatego, że jest to szkoła tylko i wyłącznie krytyczna, która uważa, że kapitalizm jest okropny, nazizm jeszcze gorszy, a stalinizm nie lepszy. I na pytanie, jak weźmiemy, spytamy frankfurczyka to, co w zamian, to nie ma żadnego pomysłu. I w każdym razie nie głoszę zniesienia w tej chwili własności prywatnej, dlatego ja ich określam neomarksistami. Oni oczywiście od Marksa dużo biorą, ale jakby sobie spojrzymy na szkołę frankfurcką, to ja powiem szczerze, oni tyle biorą od Marksa, co i od Freuda, prawda? Są również traktowani jako jedno ze źródeł współczesnego postmodernizmu. Prawdę mówiąc, ja nie uważam, żeby na przykład te trendy, które pan Karoń nazywa antykulturą i które idą do Polski, to były trendy bezpośrednio ze szkoły frankfurckiej. To jest raczej postmodernizm, który jest taką, bym powiedział, nurtem eklektycznym, mieszającym dosłownie wszystko ze wszystkimi, w zależności od tego, co jest potrzebne, żeby dokonać dekonstrukcji czegoś tam. Jak mówię, to może być nazista Heidegger, może być Marx, może być Herbert Marcuse. Nie ma źródła najmniejszego znaczenia, byle tylko dokonać destrukcji jakiejś idei, której się chce dokonać. Zwracam uwagę, że z punktu widzenia postmodernistów Marx jest bardzo reakcyjny. Dlaczego? Dlatego, że istotą postmodernizmu jest rozwadnianie pojęć. A Marx oczywiście krytykuje wszystkie tradycyjne pojęcia, na których zbudowano europejską kulturę, ale krytykuje i zastępuje swoimi niezwykle jasnymi i precyzyjnymi. Klasa społeczna, rewolucja, baza, nadbudowa, ideologia, fałszywa świadomość i 100 różnych innych. Czyli z punktu widzenia postmodernizmu jest jednym z architektów nowożytności, który neguje ten aparat pojęciowy dotychczasowy i w to chce wprowadzić ścisły aparat pojęciowy własny. A istotą postmodernizmu było to, żeby nie było prostytutki, tylko żeby była sex workerka. Na przykład. Żeby nie było żigolaka, tylko był sex worker, prawda? Także to są właśnie takie no, pojęcia, które mają się nam nie kojarzyć negatywnie, bo nic nie jest ani dobre, ani zło. To jest istota jakby tych procesów, które w tej chwili dotykają kulturę europejską, że my właściwie już nie wiemy, co jest czym, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Wszystko stało się relatywne. Dobrze, dziękuję. Czyli generalnie, bo w sumie pan profesor odpowiedział na to moje drugie pytanie, bo moje drugie pytanie miało brzmieć, czy jest to bardziej ruch wyrastający z błędów intelektualnych, czy z chytrego planu wielkich korporacji pragnących zniszczyć tradycyjne więzi społeczne i kulturowe oraz podmyć tożsamości narodowe, ale jak rozumiem, generalnie skłania się pan profesor ku tezie, że jest to jednak błąd intelektualny, który jest wykorzystywany
Przez wielkie korporacje, tak, w swoim projekcie, że tak powiem, ujednolicenia świata, dekonstrukcji wszelkich tradycji, religii, obyczajów, będzie można jeden zestandaryzowany produkt sprzedać całemu światu i tak dalej. Tak, ale sam, że tak powiem, źródło jest, że tak powiem, w pewnym błędzie. To znaczy generalnie źródło jest rzeczywiście w wydarzeniach francuskich roku 68 roku. Tyle, że żaden z obecnych, późniejszych postmodernistów nie brał tam aktywnego udziału, ale że tak powiem, oni te wydarzenia, można powiedzieć, no, potraktowali przede wszystkim jako hasło wielkiej dekonstrukcji tradycji. Zresztą sam Derrida w pierwszych swoich tekstach jeszcze nie używał pojęcia dekonstrukcji, tylko mówił o destrukcji. Dopiero potem wpadł na pomysł dekonstrukcji, żeby ładniej wyglądało, prawda? Ale jak sobie poczytamy Derridę, to jego głównym źródłem zdecydowanie jest Heidegger. No przecież jak w 87 roku Farias opublikował pracę Heidegger i narodowy socjalizm, to Derrida napisał taką książkę o duchu właśnie o Heideggerze. Ja powiem tak, warto sobie najpierw przeczytać mowę Heideggera, tą rektorską z 34 roku, a potem interpretację Derridy. A mianowicie mowa Heideggera, no, była taką próbą filozoficznego uzasadnienia narodowego socjalizmu. A Derrida tak wszystko, że tak powiem, przerzucił, że teza końcowa jest taka, że Heidegger w tej mowie bronił demokracji i praw człowieka, a kto widzi w nim nazistę, znaczy, że sam jest nazistą. Prawda? Czyli odwrócenie absolutnie wszystkiego, co się da, prawda? I teza jest taka, że nazizm to wcale nie wyrasta z filozofii Heideggera, tylko z tradycji europejskiej, chrześcijańskiej, klasycznej i tak dalej, bo ona od A do Z jest antysemicka. No taka jest główna teza tego tekstu, prawda? Także wszystko zostało odwrócone, prawda? Można powiedzieć do góry nogami i kot gdzieś, nie ma ogon w miejsce, gdzie miał normalnie głowę, głowę ma w ogonie, prawda? I tak dalej. Także to jest oczywiście błąd intelektualny, który no, jest propagowany przez pewne wpływowe środowiska właśnie w kierunku tej destrukcji, czy tam dekonstrukcji właśnie kultur, narodów, państw i tak dalej, żeby stworzyć jeden wielki globalny rynek ze standaryzowanym produktem. Dziękuję w takim razie, panie profesorze. Mamy jeszcze pytanie od pana Piotra. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie religii. Powiedzieliśmy o wpływie religii luterańskiej na rozwój nacjonalizmu niemieckiego. Chciałbym zatem, jak już jesteśmy przy tym temacie, spytać o powstanie religii judaistycznej, która jest religią zamkniętą, nieuniwersalną, związaną ściśle z jedną konkretną grupą etniczną. Czy zatem ukształtowanie się takiej religii w takim kształcie można uznać za przejaw protonacjonalizmu? Jest cała literatura na ten temat, za i przeciw. Tak, dość dużo na ten temat napisano. Powiem tak, bo tu jest mały problem, jeśli chodzi o nacjonalizm. Bycie członkiem religii, czy to jest to samo, co byciem członkiem narodu? Bo no, na przykład zwrócę uwagę na to w języku polskim. Czy słowo Żyd należy w języku polskim pisać zawsze dużą, czy zawsze małą literą? Panie Jakubie, jak pan pisze? To zależy, czy mówimy o członku narodu, czy o wyznawcy religii. A no właśnie. Jeżeli teraz uznamy, że judaizm jako religia jest formą protonacjonalizmu, prawda, no to w takiej sytuacji musimy uznać, że każdy Żyd, który porzucił judaizm, czy to stał się niewierzący, czy przyjął chrześcijaństwo lub inną religię, jest pytanie, czy jest dalej Żydem w rozumieniu narodowym. Strasznie trudne pytanie. Ja bym powiedział tak, to jest to pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi, szczególnie jak jeszcze do tego przyłożymy syjonistów, prawda, czyli nacjonalistów żydowskich, którzy są skrajnie skłóceni z ortodoksyjnymi rabinami, prawda, dlatego że ortodoksyjni rabini uważają ich za bluźnierców, bo to Jahwe miał odtworzyć, prawda, Izrael, a nie ludzie. Dlatego problem jest strasznie skomplikowany. Ja powiem szczerze, przymierzam się do napisania na ten temat tekstu. Mam zebranych tyle materiałów na ten temat, jakoś tak ciągle nie mogę napisać, bo trochę nie mam czasu, właśnie o syjonizmie jako ruchu nacjonalistycznym i jego konflikcie z ortodoksyjnym rabinatem. To jest straszliwa walka.
My sobie nawet nie wyobrażamy tego. Czasami można zobaczyć w internecie, znaleźć zdjęcia jakichś takich ortodoksyjnych rabinów chodzącymi ze swastykami, prawda, palącymi flagi Izraela. Generalnie to, co oni piszą, bo ja sobie poczytałem kilka takich książek, jak ja bym coś takiego napisał, to bym z prokuratury za propagowanie nie wychodził przez następne pół roku. Oni piszą, bo prokuratorzy nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, prawda, bo to rabini. Dlatego to jest taka sytuacja. W każdym razie ja powiem tak, część badaczy uważa, że to jest protonacjonalizm i w ogóle uważa, że religie monolatryczne, narodowe mają charakter nacjonalistyczny. Część badaczy uważa, że jest to zjawisko religijne i nie ma charakteru nacjonalistycznego, bo na przykład no, teoretycznie każdy z nas może przejść na judaizm. Powiedzmy, paniom jest prościej z wiadomych powodów, prawda? Dla nas mężczyzn jest to bardziej bolesne, ale teoretycznie nie ma przeciwwskazań, żebyśmy przeszli na judaizm. Z tego, co się orientuje, na przykład ta przeszła na judaizm Madonna, ta piosenkarka. Dla kobiety jest prościej, powiedzmy sobie szczerze. Także pytanie, czy przechodząc na judaizm stała się członkinią narodu żydowskiego? Moim zdaniem nie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie. Także no, dlatego ja powiem tak, no, to jest strasznie, strasznie trudny temat. Myślę, że można powiedzieć, że wielu Żydów na pewno postrzega swoją przywiązanie do tradycji religii żydowskiej, religijnej w kategoriach narodowych. Ale jest również wielu nacjonalistów żydowskich, syjonistów, którzy są zupełnie bezreligijni. No na przykład ojciec syjonizmu, prawda, ten, który napisał tom, napisał Państwo Żydowskie, jak on się nazywał? Theodor Herzl? Theodor Herzl, tak. On na przykład był kompletnie niereligijny i kiedy próbował znaleźć popleczników dla swojej idei stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie, poradzono mu, żeby zaczął chodzić do synagogi. No i poszedł do synagogi i dopiero była plama, bo się okazało, że nie wiedział, jak się w niej zachowywać. Więc bo na zasadzie jak wszyscy siadali, to on sekundę później siadał, jak wszyscy wstawali, to on jako ostatni wstawał, bo nie wiedział, nie miał zielonego pojęcia. Czyli nacjonalista żydowski kompletnie niereligijny, ale to absolutnie. No, na przykład moja żona w tej chwili napisała wstęp do takiej książki, która się ukazała Mojżesza Hessa, o historii ludzkości. To jest co ciekawe, również absolutnie bezreligijny Żyd, przez pewien czas w ogóle komunista i XIX-wieczny, i który stał się jednym z ojców syjonizmu. To jest absolutnie osoba niewierząca. Także no, sprawa jest strasznie mocno skomplikowana i ja się nie czuję, żeby w ciągu paru minut ją wyłożyć, bo jest wieloaspektowa, jak mówię. Można znaleźć, sam widziałem, mam gdzieś w domu poskanowane artykuły na temat starożytnych Żydów jako pierwszego w dziejach nacjonalizmu, ale mam też artykuły, w których autorzy dowodzą, że to z nacjonalizmem nie ma kompletnie nic wspólnego i myślę, że tezy w obydwu, że tak powiem, kierunków da się uzasadnić. To teraz proszę o zadanie pytania pana Pawła Grabowskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Ja mam takie pytanie trochę z kierunku wschodniego. Otóż, czy można powiedzieć, że Józef Stalin w swojej polityce i działaniach sięgał po zabiegi i narzędzia nacjonalistyczne? Czy jednak jest to pewnego rodzaju nadużycie? No i jeśli tak lub nie, no to dlaczego? Myślę, że to zależy, który czas jego rządów. Dlatego, że Stalin prywatnie był całkowitym takim, można powiedzieć, marksistowskim internacjonalistą. Zresztą z tą jego rosyjskością to było tak kiepsko, bo przecież był Gruzinem i po rosyjsku mówił z gruzińskim akcentem całe życie. I dochodząc do władzy absolutnie nie był nacjonalistą. Trockim można powiedzieć, i trockiści w pewnym sensie to zarzucali wraz z jego hasłem rewolucji w jednym kraju, ale to jest raczej argument moim zdaniem polityczno, taki publicystyczno-demagogiczny.
zmienia się to całkowicie wraz z wybuchem II wojny światowej, a konkretnie niemieckim atakiem na Związek Radziecki, kiedy wielomilionowe armie rosyjskie właściwie no, prawie bez walki poddają się do niewoli. Wtedy Stalin się zdecydował odwołać i do prawosławia, i do rosyjskiego nacjonalizmu. Było to zresztą o tyle prostsze, że ziemie mniejszości narodowych wielu, czyli ukraińskie, białoruskie, czy kraje nadbałtyckie już były zajęte, prawda? Więc tak naprawdę zostali mu poza Turkmenami, gdzieś tam Kazachami, naprawdę autentycznie sami Rosjanie. No i wtedy rzeczywiście następuje zwrot w kierunku prawosławia, prawda, i w kierunku rosyjskiego, takiego imperialnego mocno nacjonalizmu. Jest dosyć dużo na ten temat literatury, w której autorzy wskazują, prawda, że ten zwrot właściwie spowodował, że Rosjanie poparli Stalina i mimo komunistycznego charakteru państwa wzięli się porządnie za obronę socjalistycznej ojczyzny, prawda? I Stalin już potem w późniejszym czasie zdecydowanie, już nawet po wojnie, również obiera kurs nacjonalistyczny, taki nacjonalistyczno-imperialny, się do tego odwołuje. Ja słabo znam rosyjski, ale mój kolega, który się zajmuje tymi tematami, twierdzi, że w tej chwili w Rosji jest niesamowita liczba publikacji na temat Stalina jako rosyjskiego nacjonalisty. Zresztą, jak się spojrzy na przykład na program ortodoksyjnych komunistów rosyjskich z Juganowa, to ja powiem tak, to jest taki lewicowy nacjonalizm. No. To i oni się odwołują właśnie do dziedzictwa stalinowskiego, tylko oczywiście do tej drugiej fazy, tak gdzieś powiedzmy od 1942 roku. I Stalin rzeczywiście od 1942 roku stał się nacjonalistą. Jak mówię, nigdy nim nie był i myślę, że nigdy nie stał się szczerze. Po prostu był pragmatykiem władz. I tak, najpierw głosił ten komunizm, prawda, siermiężny. I głosił, prawda, i myślał, że tą propagandą się ludzi przekona, kupi i tak dalej. Potem jak się zorientował po wybuchu wojny, że to kompletnie nie działa, no i w rozpaczy się skierował ku hasłom nacjonalistycznym i nagle zobaczył, że to działa, no to dlaczego nie? To może być, prawda, naród socjalistyczny, prawda, i socjalistyczna Rosja, prawda, i tak dalej. No, także to na przykład ten film słynny o Aleksandrze Newskim, prawda? Podobno, kiedy film nakręcono tam pod koniec lat 30., Stalin kazał sobie wszystkie filmy, które szły do radzieckich kin, Stalin najpierw sam oglądał i zatwierdzał, czy mogą iść. I podobno po obejrzeniu filmu Aleksandra Newskiego, nie wiem, czy Państwo film widzieliście. Jeśli nie, to bez kłopotu na YouTubie go znajdziecie. Piękny film w sensie artystycznym, autentycznie, szczególnie jak na ówczesne możliwości techniczne. Stalin, podobno jak się film skończył, bił brawo, prawda? I mówił, film absolutnie genialny, niesamowite dzieło. Reżyser w skowronkach, prawda? A Józef mówi tak, absolutne dzieło, nie wolno upubliczniać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zawierał pakt Ribbentrop-Mołotow. No i film Aleksander Newski był filmem mówiącym o wiecznej walce Słowian z Niemcami. Ale jak w 1941 roku Hitler zaatakował, prawda, Związek Radziecki, film natychmiast trafił do wszystkich radzieckich kin i już nagle się okazało, że można go pokazywać. Także jak mówię, moim zdaniem Stalin jest tutaj pragmatykiem, aczkolwiek to go oczywiście odróżnia od ortodoksów różnych marksistowskich, którzy, no, bo Marks napisał, że narodów nie ma, to nie ma. Jest taki tekst Marksa jako Stalina, który kiedyś czytałem z roku chyba 1913, jeśli mi pamięć nie myli, o narodowym charakterze w marksizmie. I tam jest ważna teza, która mu pozwala potem rozwinąć to, co robił od 1942 roku. A mianowicie tam jest teza, że marksizm nie jest abstrakcyjną ideą, tylko marksizm musi mieć pewny charakter narodowy. Dlaczego? Czy nam się komunistom to podoba, czy nie? Ludzie w Gruzji, w Rosji, w Francji, w Niemczech nie są jednakowi i myślą trochę inaczej. Dlatego pewna nacjonalizacja regionalna, nazwijmy, marksizmu jest wskazana po to, żeby lud pracujący miast i wsi łatwiej i prościej mógł zaakceptować pewne idee. Ja myślę, że Stalin tutaj był konsekwentny, dlatego między innymi nie wpadł na pomysł, żeby w roku 1944 czy 1945 przyłączyć na przykład Polskę jako tam kolejną republikę, czy inne kraje wschodnie. Nigdy tego pomysłu w żaden sposób
nie forsował, ponieważ był zawsze przekonany o tym, że Polacy są tym, nazwijmy to już po engelsowsku, narodem historycznym i bezpośrednie przyłączenie ich do Związku Radzieckiego będzie źródłem kłopotów i łatwiej będą ulegać władzy komunistycznej mówiącej po polsku, mającej, że tak powiem, polski sztandar i polskiego orzełka, niż bezpośrednio władzy radzieckiej z całą radziecką symboliką. To wynikało z pragmatyzmu i z pragmatyzmu około mniej więcej roku 1942 Józef Wissarionowicz Stalin stał się rzeczywiście rosyjskim nacjonalistą. Tak bym na to pytanie odpowiedział. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie od pana Mikołaja Deptalskiego, ale myślę, że powoli się też już będziemy zbliżać do końca, to myślę, że jeszcze jakieś 2-3 pytania będziemy kończyć. Czy w zdaniu Dmowskiego o czuciu i myśleniu po polsku nie powstaje trudność epistemiczna określenia, co to znaczy? Mam na myśli stwierdzenie polskie wartości, czyli jakie? W jaki sposób można poznać wartości polskie oraz jaki podmiot, jeśli w ogóle, je określa? I w jaki sposób można ocenić zasadność takiego otwartego lub zamkniętego katalogu wartości polskich sformułowanego przez ten podmiot. Dla przykładu można chyba odwołać się na następującą sytuację. A uważa za wartość polską wielość religii i zgodnie z tradycją pierwszej RP. A B utożsamia polskość z katolicyzmem. Obaj czują się nacjonalistami kulturowymi. Zgadza się. Tak, bo to jest pewien problem, no bo samo określenie, że ktoś się myśli i mówi po polsku jest bardzo takie wieloznaczne, no. Nie ma co do tego wątpliwości i tutaj trudno, żeby był jakiś taki, no, obiektywne pojęcie, czym jest dokładnie polskość. Ja powiem tak. Tak naprawdę, czym jest polskość, gdybym miał powiedzieć, z kim się zgadzam w 100% na temat, czym jest polskość, to jest jedna osoba, z którą się zgadzam w 100%, co to jest polskość. Nazywa się Adam Wielomski, czyli to jestem ja. Każdy z nas ma jakieś tam swoje pojęcie polskości, polskich idei, wartości, charakteru narodowego, prawda, i tak dalej. No i myślę, że stanowimy jeden naród, kiedy zgadzamy się tam w iluś procentach, prawda, tego i możemy o sobie powiedzieć my i przestajemy stanowić jeden naród, jeśli zaczyna nas więcej dzielić niż łączyć, prawda? No i to jest na przykład problem w polskiej tradycji, nazwijmy to nacjonalistycznej, na przykład problem za drugi. Dla większości, nazwijmy to endeków, za druga to jest jakieś zboczenie neopogańskie, prawda? Podczas kiedy dla zadrużan cała endecja i cała polska katolicka tradycja to jest zboczenie i dlatego w ruchu narodowym generalnie ci zadrużanie zawsze byli traktowani jako dziwacy, no w ten sposób, nazwijmy to. No są tego typu problemy. Ja pamiętam, miałem na studiach takiego kolegę, który był muzułmaninem. Nie był żadnym uchodźcą, był Polakiem, tylko muzułmaninem. No. I mieliśmy w pewnym momencie na studiach na politologii taką debatę. Musieliśmy się podzielić na ówczesne, aktualne partie polityczne, jakie były w polskim Sejmie i musieliśmy debatować na jakiś temat, już nie pamiętam, z podziałem na kluby, prawda? To taka całodzienna debata była. To pamiętam, organizował profesor Wojtaszczyk, tam co roku taką debatę miał na swoim przedmiocie, system partyjny chyba przedmiot się nazywał, z tego co pamiętam. I pamiętam, że właśnie ten kolega muzułmanin, jak przyszło do dzielenia się na te grupy partyjne, to miał problem. No bo tak, partii muzułmańskiej nie ma. On się równocześnie uważał za osobę niezwykle przywiązaną do Polski, do tradycji, nazwijmy to, nie tyle katolickiej, co w ogóle do moralnych tych wszystkich elementów i tak dalej, bo on był takim muzułmaninem bardzo na poważnie. No i w końcu gdzie się zapisał? Do ZHN-u. Tak, z tego wniosek, że zapisał się do polskiej tradycji narodowej, mimo że sam był muzułmaninem, prawda? Pamiętam, miał tam ładne wystąpienie o obronie tradycji, religii, bez wymienienia jakiej, prawda, i tak dalej. Innymi słowy, uznał, można powiedzieć, że te elementy tradycyjnej moralności, która była mu bliska, no, realizuje inna religia niż jego własna, czyli religia katolicka. I w ten sposób jakby przyznał, że to jest taka, nazwijmy to, religia tradycyjna, prawda? No to, więc ja bym w ten sposób na to podszedł. No, nie ma jakiegoś takiego jednego szablonika, za pomocą którego możemy ocenić, o, to jest Polak, prawda? No nie ma. To jest kultura, czyli kwestia świadomości, naszego poczucia, rzecz mocno subiektywna.
I można stworzyć oczywiście taki ideał, nazwijmy to w tym znaczeniu, tak jak to w socjologii się mówi o weberowskim typie idealnym, prawda? Czyli, że jest jakiś taki wzorzec, ale pamiętajmy, że weberowski typ idealny nie istnieje w praktyce. To jest na zasadzie taki, że bierzemy grupę reprezentatywną 200 osób, pytamy ją o 100 różnych rzeczy i wyciągamy z tego pewną średnią i to jest ten typ weberowski. Jeżeli zadamy to 200-osobowej grupie osób, 200 pytań, żeby określić ten typ weberowski, jest wielce, ale to bardzo wielce prawdopodobne, że z tej 200-osobowej grupy nikt nie odpowiedział tak jak typ weberowski. Dlatego to ja powiem tak, no, trzeba troszeczkę też wykazać no, jakby tolerancji dla osób, które mają w pewnych kwestiach różne poglądy i tyle. Mamy jeszcze łapki podniesione, więc upewnię się. Czy pan Paweł Matlak chciałby zadać pytanie? Tak, chciałbym zadać. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie profesorze. Ja nie ukrywam, że śledzę pana profesora wystąpienia dość dawna. Jestem świeżo po przeczytaniu najnowszej książki właśnie tej z frytkami. Tej z frytkami, no okej. Tak, i nasunęło mi się takie pytanie, ponieważ pan profesor zarazem występuje jako osoba o poglądach albo przynajmniej sympatyzująca z ruchem antyglobalistycznym, a jednocześnie pan profesor jest zdecydowanym tradycjonalistą katolickim przywiązanym do zasad ultramontanizmu. No i stąd moje pytanie, mianowicie... Jak pogodzić sprzeciw wobec globalizacji, ujednolicenia czegokolwiek z na przykład właśnie poparciem dla chrystianizacji całego świata? Jak tutaj w duchu westernizacji mimo wszystko katolickiej? No i czy pan profesor zgodziłby się na przykład z takim twierdzeniem okazjonalnego współpracownika pana profesora w postaci Ronalda Laseckiego, który na przykład otwarcie twierdził, że chrystianizacja tak, ale bez westernizacji. To jest jedno pytanie. I jeszcze drugie, jak w tym idealnym państwie, świecie państw narodowych pana profesora wyglądałaby pozycja Kościoła, jeżeli chodzi o spory między państwami? Czy na przykład zakłada pan profesor, że może, jeżeli przykładowo w Polsce do władzy doszłaby partia łamiąca prawo naturalne i zasady katolickie, czy polscy biskupi mogliby próbować na przykład odwołać się do Watykanu, żeby ten odwołał się do przywódców innych państw w celu nawet interwencji w Polsce? Co tutaj jest ważniejsze, czy dla pana profesora oczywiście, czy interes religijny i zasady religijne, czy właśnie niezależność państwowa? Bardzo dziękuję. Odpowiem w ten sposób. Oczywiście to jest wszystko gdybanie, dlatego że po pierwsze ja sobie nie wyobrażam polskich biskupów, którzy protestują przeciwko łamaniu prawa naturalnego i zwracają się do papieża w tej sprawie i ten papież jeszcze wzywa innych przywódców w tej kwestii. Powiem tak, no gdyby Polska nie przystosowała się do jakichś tam zasad klimatycznych, to akurat wierzę w to bardziej niż w kwestii prawa naturalnego, ale to oczywiście trochę żartobliwie. Pytanie jest oczywiście mocno teoretyczne, dlatego że tego świata już w tej chwili nie ma. Powiem tak, jeśli chodzi o chrystianizację całego świata, to oczywiście jako katolik jestem jak najbardziej za, ale nie wierzę w to, żeby ludzkimi siłami była możliwa. Co więcej, chrystianizacja oczywiście też oznacza no, znaczące różnice kulturowe. Na przykład no, chrystianizacja bardzo często wiązała się z lokalnymi rytami, prawda, mszy świętej, wprowadzaniem innych języków do liturgii, prawda, i tak dalej. Także tutaj trzeba to uwzględnić. Prawda jest taka, że wiele podziałów religijnych, konfesyjnych w chrześcijaństwie ma podłoże kulturowe. No, na przykład nie da się zrozumieć sporów pomiędzy kościołem greckim czy bizantyjskim, a kościołem zachodnim, jeśli się nie uwzględni dziedzictwa filozofii greckiej. I wielka schizma wschodnia tak naprawdę oczywiście ma swoje źródło w filozofii greckiej, a nie, prawda, nie w innych problemach. Także ja powiem szczerze, myślę, że gdyby Kościół katolicki rozpowszechnił się rzeczywiście tak na cały świat, na przykład odbiął Chińczyków, Hindusów i tak dalej, no to oczywiście musiałby zachować zdecydowaną odrębność. Na przykład nie wyobrażam chrystianizacji Hindusów i wprowadzenia im łaciny, powiem szczerze.
Oczywiście takie rzeczy się zdarzały. Kościół na przykład katolicki w Chinach się najdłużej posługiwał łaciną i paradoksalnie to był ten kościół, który nie uznawał zwierzchnictwa Rzymu, prawda? I ten właśnie no, stworzony przez komunistyczne państwo, on najdłużej utrzymywał łacinę jako język, prawda, liturgiczny, taki paradoks. Ale generalnie nie, to ja powiem w ten sposób. Chrześcijaństwo, katolicyzm jest, nazwijmy to, chrześcijaństwem zachodnim. I jeżeli katolicyzm chciałby się rozpowszechnić na inne ludy, inne światy, musiałby zdecydowanie mocno uwzględnić ten element kulturowy. Inaczej się po prostu nie da. To można zrobić wtedy inaczej, to znaczy zrobić, przenieść katolicyzm wtedy, kiedy tak jak na przykład w Ameryce Środkowej, Łacińskiej, z powodu głównie zaraz przyniesionych przez Europejczyków wymarło często nawet 0,9 ludności. Zasiedliła to ludność z Europy hiszpańsko- i portugalskojęzycznej, no i wtedy można było przenieść katolicyzm, prawda, na tej zasadzie. Ale jeśli mamy no, na przykład, nie wiem, katolicyzm byśmy mieli w Chinach czy w Indiach, to problem jest zdecydowanie większy i to nie może być taki sam katolicyzm, prawda? Znaczy dogmatycznie może być taki sam, bo sobie nie wyobrażam, żeby był inny, ale już na przykład liturgicznie, prawda, i tak dalej, absolutnie musi być inny. I zwróćmy uwagę, że mamy wiele kościołów wschodnich, które są, uznają zwierzchnictwo papieża, są katolickie, a równocześnie tam mają swoją oddzielną liturgię, prawda, i tak dalej. To musi zostać starannie uwzględnione. A teraz o ten spór, prawda, biskupów i papieża. No to jest ciężki problem. Nie będę tego ukrywał, dlatego że zasada państwa narodowego i zasada uniwersalizmu katolickiego no, stanowią pewną sprzeczność. Ja powiem szczerze, akurat tutaj w tej kwestii na pomoc katolikom przyszedł Sobór Watykański I z lat 1869-70, ustanawiając nieomylność papieską w kwestiach wiary i moralności. Myślę, że Kościół, jeżeli państwo podejmuje jakieś decyzje niezgodne z wiarą, moralnością czy prawem natury, ma święte prawo, ba, ma obowiązek protestować, ale też nie uważam, żeby we współczesnym świecie Kościół mógł, czy powinien nawet wzywać na przykład do jakiejś zagranicznej interwencji, nie wiem, militarnej. Dlatego, że w tej sytuacji stawia się wiernych przed wyborem lojalności, czy Kościół, czy własne państwo. I takie wybory mogą się dla samego Kościoła bardzo różnie skończyć. Mamy taki przypadek, prawda, kiedy wierni zostali postawieni przed takim dramatycznym wyborem, czy państwo, czy Kościół, to jest przypadek angielski. Z czasów Henryka VIII i późniejszych, gdzieś tam, prawda, aż po Elżbietę I, no doszło do dramatycznej konfrontacji państwa i Kościoła, dlatego że państwo samo przyniosło schizmę i próbowało ją narzucić katolickiemu społeczeństwu. No i można powiedzieć tak, no i mamy potem właściwie no 150 lat permanentnych rewolucji, wojen domowych, wzajemnego wyrzynania się przez różne konfesje, zmian permanentnych wyznania, religii i tak dalej. Przecież to jest nieszczęście dla tego narodu było tak naprawdę. Gigantyczne nieszczęście. Przypadek było tyle trudniejszy, że to była wczesna nowożytność, to znaczy zarówno jeszcze siła prymarności poczucia, że się jest najpierw katolikiem, a potem Anglikiem była bardzo silna, jak i ta, bo już bardziej nowoczesna, pojęcie, że najpierw się jest Anglikiem, a potem się jest politycznie chrześcijaninem. I to był tak naprawdę spór pomiędzy zasadą tradycyjną i współczesną. Ja powiem tak, o ile na przykład gdzieś tam, nie wiem, w X wieku czy XI poczucie przynależności konfesyjnej zdecydowanie przeważa, o tyle w świecie współczesnym przeważa zdecydowanie poczucie przynależności państwowo-narodowej. Kościół bardzo dobrze to rozumie i nie próbuje w żaden sposób tej suwerenności narodowej łamać, bo by się to po prostu dla niego to mogło źle skończyć. I taka jest moja odpowiedź. Uważam, że we współczesnym świecie tego typu interwencja Kościoła byłaby fatalna dla jego samego i w ogóle sobie nie jestem w stanie czegoś takiego wyobrazić. Ostatnia próba ekskomuniki
władcy, czy państwa, bo to nie władcy, państwa akurat w tym przypadku, to była interdykt nałożony na Republikę Wenecką. To był, z tego co pamiętam, chyba, no nie pamiętam, to jakiś koniec chyba XVI czy początek XVII wieku i zakończyło się to, bo to był ciekawy przypadek, bo to nie była na władcę, no bo Wenecja była republiką, tylko był interdykt na całe państwo, no i wtedy Watykan się, czy Rzym musiał się cofnąć, prawda, już wtedy. I od tego czasu, tej nieudanego interdyktu obłożenia Republiki Weneckiej, Rzym nigdy już tej Wunderwaffe, że tak się wyrażę, Grzegorza VII i Innocentego III nie użył. I słusznie. A więc czas na nasze ostatnie dzisiejsze pytanie od pana Piotra. Czy wielki głód na Ukrainie można zaliczyć jako akt ludobójstwa motywowanego etnicznie? To jest tereny etnicznie ukraińskie i ludność ukraińska ucierpiały szczególnie. Uważam, że jest to oczywiście ludobójstwo, ale z tym motywacją etniczną to nie. To raczej chodzi o to, że tam była grupa kilkunastu, przynajmniej milionowa, w miarę zamożnych chłopów, która była niezależna od państwa i którą tą grupę Stalin uznał, że trzeba zlikwidować jako grupę społeczną, potencjalnie kontrrewolucyjną i niezależną od państwa. Co jest zresztą o tyle prawdą, że ponoć wtedy na Ukrainie bardzo popularne było to, że chłopi ukraińscy mieli, każdy chłop sobie trzymał ten portret Stalina, prawda, w mieszkaniu, a jak nikogo nie było obcego i były zasłonięte okna, to chłopi sobie ten portret przewracali na drugą stronę, a tam był car Mikołaj. Także rzeczywiście była to grupa jak najbardziej z punktu widzenia marksistowsko-leninowskiego i stalinowskiego reakcyjna, ale ja nie uważam, żeby jakby inspiracją do tego aktu ludobójczego, bo tym z pewnością to było, była kwestia narodowa. To jest moment, w którym Stalin jeszcze zupełnie nie myśli w kategoriach narodowych. Właściwie jedynym myśleniem Stalina w kategoriach narodowych do 1942 roku jest chyba tylko jedna rzecz. Jak byłem w Gruzji, to przewodnik mi mówił, że, bo się go pytałem właśnie o stosunek Gruzinów do Stalina i on mi powiedział, że starsze pokolenie jest bardzo pozytywnie się o Stalinie wypowiada. Ja się spytałem, czy to dlatego, że tam ludzi, nie wiem, wyuczono w szkołach, prawda, propaganda i tak dalej. Powiedział, że to też, ale to nie jest tylko kwestia tego. Są jeszcze ludzie, którzy gdzieś tam te wszystkie stalinowskie, ci najstarsi, gdzieś tam jeszcze, prawda, jako dzieci małe pamiętają, albo pamiętają jeszcze dobrze z opowieści rodziców. I oni nie pamiętają czystek. Dlaczego? Ponieważ w Gruzji Józef Wissarionowicz swoją rodzinną Gruzję oszczędził. Tam nie było czystek, prawda, i ludobójstwa. To były pojedyncze ofiary osób, które były autentycznie podejrzewane, że tak powiem, o jakąś tam działalność kontrrewolucyjną czy agenturalną, ale tej całej spiskomanii, wywożenia na Syberię całych milionów ludzi tam nie było. Także to można powiedzieć, jedyny ślad jakiegoś poczucia narodowego Stalina do 1942 roku, to jest, że tak powiem, jego gruzińskie pochodzenie paradoksalnie. Więc ja myślę, że na Ukrainie to była czystka jednak motywowana politycznie, a nie narodowościowo. To miało być nasze ostatnie pytanie, ale pojawiło się jeszcze jedno i takie pytanie do pana, panie profesorze. Dobrze, to w takim razie, panie Szymonie, bardzo proszę. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Miałbym takie pytanie, które odnosi się do takiego już dłuższego kryzysu migracyjnego, niekoniecznie tego świeżego, z którym mamy do czynienia na granicy, ale ogólnie do jakby takiej nowej jakości tego kryzysu, którym mamy do czynienia już od kilku lat. Mianowicie chodzi o przepływanie na przykład migrantów przez Morze Śródziemne i nawet tą falą migracyjną, z którą teraz mamy do czynienia. Chodzi mianowicie o takie zjawisko migracji całych grup, które jakby nie mają żadnej ochoty większej na asymilację, jakby przyjęcie wartości, mają bardzo duże jakby tendencje odśrodkowe, takie gettoizacyjne, chcą się jakby zamykać w swoim środowisku i czerpać wyłącznie jakby ekonomiczną jakość korzyść ze znalezienia się w obrębie, w tym przypadku Unii Europejskiej.
I czy jest jakieś panaceum na to, by zasymilować już jakby starszych ludzi, którzy właśnie tutaj przybywają, no bo jak wiemy, młodsi udadzą się do szkoły wraz z nacjonalizmem kulturowym, możemy powiedzieć, że przejdą pomyślnie ten proces socjalizacji i tak dalej. Natomiast ci starsi, jak wiemy, są to kultury między innymi islamu, no skrzętnie wychowują te grupy w takim, no powiedzmy, teorecie islamskim. I czy jest jakieś panaceum na to zjawisko, czy można jakoś zapobiec tej tendencji odśrodkowej? Odpowiem w ten sposób. Niemcy w tej chwili próbują. Oni próbują zrobić to poprzez metodę osiedlania. A mianowicie to wygląda tak, że osiedlają tych migrantów w mieszkaniach socjalnych, tak rozłożonych typu, żeby jedno mieszkanie w bloku to był migrant. I każde, że tak powiem, w bloku jedno mieszkanie. Po to właśnie, żeby nie stanowili skupisk. Czy to coś da? Nie wiem, powiem tak. Widziałem to na przykład we Frankfurcie nad Odrą, właśnie w ten sposób robią. Między innymi Polacy są przy każdej okazji, że tak powiem, wysiedlani po to, żeby rodzinę jakąś tam, prawda, czy tam jakąś, czy jakiegoś tam, prawda, właśnie tego imigranta z krajów islamskich osiedlić. No ale jak się idzie po ulicach, to oni są, jakby żyją we własnych grupach, a Niemcy żyją we własnych. Oni chodzą do innych sklepów niż Niemcy. No powiem szczerze, ja na przykład, oni mają w tych sklepach takich właśnie arabskich, czy islamskich, mają świetne owoce, znacznie lepsze niż w Niemczech całych, bo Niemcy to takie mają sklepowe, prawda, nieapetyczne dla mnie. Niemcy tam do tych sklepów arabskich nie chodzą właściwie. Ja chodziłem, jak tam trochę pomieszkiwałem, będąc szperając po bibliotekach, prawda, to chodziłem właśnie na te zakupy do sklepu arabskiego. No i tam z tym dogadaniem się po niemiecku to był problem, dlatego że jak się szło, bo tam jest na przykład w tych sklepach arabskich często tak, że podaje sprzedawca, no to jak tam chciałem sobie coś kupić, prawda, jakiś tam owoc i tak dalej, to sobie w słownik zajrzałem, jak to jest po niemiecku i mówię, co chcę, a facet nie rozumie, prawda? Także widać, że mimo tej próby polityki właśnie takiego, bym powiedział, rozprowadzenia ich, oni dalej sobie żyją we własnych wspólnotach. Co więcej, oni bardzo często, tam przede wszystkim widać nadmiar młodych mężczyzn w stosunku do kobiet. Że tak powiem, żyją, funkcjonują we własnych wspólnotach i to jest problem. Ja generalnie nie wiem, w jaki sposób, no jeżeli do w takich Niemiec przyjeżdża 2 miliony młodych mężczyzn z krajów arabskich, w jaki sposób ich zasymilować w miarę szybko. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Myślę, że Angela Merkel też nie wiedziała i jak się rozmawia właśnie na te tematy, czy to z Niemcami, czy z Polakami, z Niemiec, to oni przypuszczają wszyscy, że pomysł Angeli Merkel był bardzo prosty. Zaprosimy wszystkich, przyjedzie 2 miliony imigrantów. My sobie z tego wybierzemy tych, którzy są inżynierami, technikami i tak dalej. Tym się tutaj da pracę i się będzie asymilowało, to mniejszość. A wszystkich tych, którzy nie mają zawodu, nie chcą im się pracować i tak dalej, to w ramach wspólnej polityki europejskiej się porozsiedla po Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi w Polsce. No i, że tak powiem, pomysł był świetny, tylko że na szczęście polski rząd postawił temu weto, prawda? Dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, że powstałyby tutaj po prostu jakieś obozy dla imigrantów, bo w Polsce nie ma mieszkań choćby z tego prostego powodu. I z tego wniosek, że sami Niemcy w tej chwili mają z tym znaczący problem i nie wiedzą, co z tym zrobić. To jest w tej chwili w Niemczech cała akcja, prawda, tam zatrudni imigranta, rower dla imigranta, prawda, i tak dalej. No, zobaczymy za nie wiem, kilkanaście lat. Na razie to widzę raczej kiepsko i uważam, że Niemcy popełnili po prostu błąd, wpuszczając, prawda, wszystkich jak leci i nie widzę w tej chwili, żeby mieli jakiś taki no, pomysł, co z tym zrobić, bo oczywiście dzieci tych imigrantów, no to jest pytanie, czy będzie w ogóle sporo dzieci, no bo oni to są głównie młodzi mężczyźni, 90% tych imigrantów to są mężczyźni, no z kimś te dzieci muszą mieć, prawda, ponieważ są zwykle nieżonaci, bo są młodzi mężczyźni, więc nawet nie mogą sprowadzić rodzin. Myślę, że to będzie pogłębiało frustrację generalną. W Niemczech się propaguje tam, prawda, że
że Niemcy mają się zadawać właśnie z imigrantami, że tam, prawda, nie wiem, seks z imigrantem to przecież coś fajnego, prawda, cała akcja i tak dalej, ale szczerze mówiąc, no, przy tego typu problemach kulturowo-demograficznych to ja widzę to ciężko i raczej można spodziewać się pogłębiającej się gettoizacji, nawet jeśli nie będzie to getto w znaczeniu jakimś takim, prawda, fizycznym, że typu dzielnica miast, ale takie, no, można powiedzieć, no, marginalizacja społeczna, co się oczywiście będzie wiązało z radykalizacją. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Chyba więcej pytań już nie ma. Także panie profesorze, naprawdę serdecznie dziękujemy, szczególnie, że poświęcił nam pan bardzo dużo czasu. No, jest już bardzo późna godzina. Miejmy nadzieję, że może kiedyś nam się uda spotkać na żywo, stacjonarnie, może po tym okresie pandemicznym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, wszystkiego dobrego i wszystkim państwu życzę miłego weekendu i troszeczkę odpoczynku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję też. Chciałem podziękować za zaproszenie. Powiem tak, tradycyjnie, tak jak zawsze się żegnam, zapraszam na mój kanał Adam Wielomski, naukowo o polityce. Dzisiaj akurat film nowy jest o Alfredzie Rosenbergu. I również oczywiście zapraszam do czytania moich książek, które można kupić na stronie fundacji mojej żony, mojej zresztą też, provitabona.pl/ na sklep. Dziękuję bardzo.